Dziękujemy Państwu bardzo. Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie komisji, czwarte posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej. Państwa senatorów, którzy są obecni na sali, proszę o nieuruchamianie aplikacji do połączenia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężeń akustycznych. Chciałbym sprawdzić, czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu komisji w sposób zdalny, zostali już włączeni do posiedzenia. Tak, dziękuję za informację. Witam też senatorów i gości, którzy są obecni, poza senatorami, którzy są członkami komisji. Wszystkich Państwa senatorów oraz gości obradujących zdalnie proszę o upewnienie się, czy Państwa iPady lub komputery są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone. Zapisywanie się do głosu przez senatorów oraz gości biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny może nastąpić przez czat w aplikacji lub werbalnie. Szanowni Państwo, stwierdzam kworum, szczerze mówiąc, stuprocentową frekwencję wśród członków komisji. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Miło mi. Dzisiejsze posiedzenie w porządku obrad ma dwa punkty. Pierwszym jest wysłuchanie senatora Krzysztofa Brejzy. Drugim wysłuchanie ekspertów prawnych. Profesor doktor habilitowanej Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pana doktora Adama Bechana z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktora Macieja Fingasa z Uniwersytetu Gdańskiego. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Szanowni Państwo, naszym gościem jest dziś senator Krzysztof Brejza, senator 10. kadencji, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Przedtem poseł na Sejm 6., 7. i 8. kadencji. Przedtem w latach 2005-2007 radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pan Krzysztof Brejza ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz stosunki międzynarodowe na tej uczelni. W 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Należy do Platformy Obywatelskiej RP. Jest wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego. W roku 2019 był szefem sztabu krajowego w wyborach do parlamentu w październiku 2019 roku. I między innymi tego okresu będą dotyczyły prace komisji i będziemy prosić o wyjaśnienia szanownego pana senatora dotyczące tamtych okresów i wydarzeń. Pan senator Brejza poprosił mnie o to, by w wysłuchaniu przed komisją wzięła również udział pani Dorota Brejza. Zgadzam się na to z ochotą, nie tylko dlatego, że była pani Dorota Brejza jako żona pana Krzysztofa również przedmiotem agresywnej inwigilacji, co jest oczywiste, ale także dlatego, że była jego pełnomocnikiem w procesach, także w procesach w 2019 roku, co jest przedmiotem prac komisji. Witam Państwa oboje bardzo serdecznie.
Szanowni Państwo, Panie Senatorze, naukowcy z Uniwersytetu Torontańskiego przedwczoraj przed komisją potwierdzili nam, że w 2019 roku był Pan obiektem 33 ataków systemem Pegasus i że według nich ataki o podobnej agresji i częstotliwości zdarzają się w skali świata niezwykle rzadko. Oni ataków o podobnej agresji i częstotliwości nigdy nie badali. Chciałem Pana na początek dzisiejszego spotkania zapytać w imieniu komisji, z czym Pan to wiąże, jak Pan się dowiedział o tych atakach i jak Pan może powiedzieć komisji, dlaczego Pan akurat mógł być obiektem tak silnych ataków Pegasusa? Bardzo proszę o odpowiedź. Wysoka Komisjo, Szanowni Państwo, sprawa moim zdaniem ma źródła w pierwszym rządzie PiS w latach 2005-2007. Otóż w tym czasie doszło do szeregu nadużyć prawa, doszło do ogromnej prowokacji przeciwko wicepremierowi świętej pamięci Andrzejowi Lepperowi i w 2011 roku byłem autorem raportu końcowego Komisji do Spraw Nacisków. Raportu, w którym komisja ustaliła nielegalne naciski na służby, ustaliła ogromną nielegalną operację specjalną przeciwko wielu posłom na Sejm kadencji 2005-2007, wyłudzanie zgód sądów na stosowanie techniki kontroli operacyjnej, całą operację nielegalną, całą tę wielką prowokację z użyciem służb specjalnych, za którą minister Kamiński, minister Wąsik zostali skazani na karę bezwzględnego więzienia, ułaskawieni oczywiście potem w wątpliwym trybie przez pana prezydenta. I niejako wiąże to z losem i prokuratorów, którzy w tamtym czasie próbowali tę sprawę rozliczyć, i sędziego, którego też spotkała pewna historia, który skazał tych ludzi, i czas nadszedł na mnie. Wrócili do władzy, doszło do recydywy i powrotu do tych metod, które ta partia i ci ludzie lubią najbardziej w polityce. Poza tym identyfikuję pewną obsesję tej grupy ludzi z własną działalnością poselską. Nie ukrywam, że z racji na mandat, zaufanie wyborców, zaufanie ludzi, którzy na mnie zagłosowali, jestem zobowiązany do realizacji mandatu posła i w ciągu ostatnich lat podejmowałem tysiące interwencji w różnych sprawach, pokazując skalę nieprawidłowości w państwie zarządzanym przez Jarosława Kaczyńskiego. Zawsze robiłem to z mocy mandatu, wykonując ten mandat najlepiej jak potrafię, bo tak rozumiem funkcję posła. Skoro mam biuro, skoro obywatele, moi wyborcy płacą mi za pracę, to mam obowiązek podejmować interwencje i podejmowałem takie interwencje. Ujawniałem koszty podkomisji smoleńskiej, ujawniałem to, że nie umiędzynarodowiono śledztwa w sprawie Smoleńska, ujawniałem skalę ogromnego importu, 2018 rok, rosyjskiego węgla do Polski. Ujawniałem takie rzeczy, że firma Solvere, która robiła nagonkę na sędziów, była zarejestrowana w kancelarii prawnej związanej z Jarosławem Kaczyńskim. Ujawniałem i interweniowałem w sprawie wypadku premier Szydło, w sprawie zaginionych dowodów w tym przypadku, w sprawie setek tysięcy złotych dla spółek powiązanych ze spółką Jarosława Kaczyńskiego, słynną spółką Srebrna, a przecież z tą spółką związani są też ludzie służb specjalnych. I szef CBA, i szef ABW,
byli pełnomocnikami tej spółki i syn premiera, przepraszam, syn pana ministra Mariusza Kamińskiego był zatrudniony w spółce Srebrna. Dużo rzeczy związanych jest z działalnością biznesową Jarosława Kaczyńskiego. Dopytywałem chociażby o negocjacje w siedzibie partii politycznej związane z budową tego wieżowca, wizytą prezesa banku w partii politycznej, w siedzibie partii politycznej. Wreszcie ujawniłem w 2018 roku skalę tak zwanych drugich pensji, które miały nie wyjść, czyli nagród w rządzie Beaty Szydło. I wiąże te działania z pewnym odwetem, zemstą tych ludzi za sprawowanie mandatu posła, do którego jestem zobowiązany ustawą i czynię to w wyniku decyzji wyborców i na ich rzecz. I to, że to się nie podoba panu Jarosławowi Kaczyńskiemu albo grupie ludzi w służbach, to nie ma się im podobać. Taka jest wola wyborców i takie jest zobowiązanie. Jestem tylko skromnym sługą i wykonawcą poleceń moich wyborców i te interwencje były tylko i wyłącznie z tym związane. Nie mam wątpliwości, że państwo PiS, państwo Jarosława Kaczyńskiego działa w takiej obsesji podsłuchiwania, inwigilowania i stworzony został mechanizm w Polsce w ostatnich latach, który funkcjonował w latach 2005-2007. Na pewno opinia publiczna pamięta przypadek świętej pamięci pani minister Blidy. Tworzony jest mechanizm niszczenia ludzi, niszczenia przeciwników politycznych, budowy struktur, mechaniki władzy, która opanuje wszystkie instytucje i te instytucje mają funkcjonować według polecenia jednego człowieka i nie ma miejsca w państwie Jarosława Kaczyńskiego na osoby o innych poglądach, również na polityków o innych poglądach. Zakładam, że w jego mniemaniu opozycja powinna działać jako opozycja koncesjonowana. Tak nie jest. Stąd tak radykalne i odwetowe działania tej grupy służb, ponieważ mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach Polską rządzi grupa służb, grupa ludzi służb z PiS. Ona nadaje rytm, nadaje tempo życia politycznego w Polsce i niestety też w 2019 roku grupa służb ludzi PiS, służby PiS rozegrały kampanię wyborczą. Jak to wyglądało w moim przypadku? To była permanentna inwigilacja od końcówki kwietnia do października, 6-miesięczna. Według raportu ekspertów z Kanady, według również analizy ekspertów kryminalistycznych z Amnesty International, permanentna 6-miesięczna inwigilacja, podsłuch zawsze w czasie kampanii wyborczej. Albo do Europarlamentu, gdzie kandydowałem, albo w wyborach do Sejmu i Senatu, w których miałem zaszczyt prowadzić kampanię Koalicji Obywatelskiej, współpracować też z częścią państwa w sztabie. Także w tym sztabie nie byliśmy sami. Wykradziono, drugi element to jest wykradzenie korespondencji w celu poszukiwania materiału kompromitującego. Kiedy ta grupa służby PiS nie znalazły rzeczy, którymi można we mnie uderzyć, to część korespondencji została spreparowana i spreparowaną korespondencję użyto do kampanii oczerniającej od 25 sierpnia 2019 roku. Nie są to standardy państwa demokratycznego Europy Zachodniej, są to standardy sowieckie. W Polsce miały miejsce takie wydarzenia, tego typu operacje służb w latach 70. Służba Bezpieczeństwa w operacji Gracze preparowała korespondencję i w ten sposób szykanowała działaczy opozycji demokratycznej. I z tym większą uwagą też zwróciłem uwagę na doniesienia mediów wolnych, które donoszą, że ludzie Kaczyńskiego zakupili ten system do niszczenia, podsłuchiwania opozycji od ludzi ze służb bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Oddaję się do Państwa dyspozycji. Może jeszcze taka uwaga, że
zbudowane jest państwo rzeczywiście kłamstw. Zbudowany system został kłamstw. I kiedy szykowaliśmy się do pozwu ujawniającego skalę perfidii manipulacji telewizji rządowej z udziałem służb, skierowałem pismo i poproszę tutaj państwa o wyświetlenie pisma odpowiedzi szefa CBA. Skierowałem pismo, biorąc pod uwagę wyciek materiałów do telewizji rządowej pozyskanych Pegasusem, tak, to jest to pismo, w którym zadałem pytanie, czy w 2019 roku w okresie kampanii wyborczej, w której byłem szefem sztabu, stosowano mnie, wobec mnie lub moich najbliższych, wobec rodziny, czynności operacyjne, jak się zakończyły, jaka była podstawa prawna, czy uzyskany w trakcie czynności operacyjnych materiał został przekazany do prokuratury, czy zgodnie z prawem został zniszczony. I bardzo ważne ostatnie pytanie, czy kierowane były wnioski do sądu w Warszawie o kontrolę mojego numeru prywatnego z początkiem 505 i czy te wnioski zawierały wskazanie użytkownika, czy też były kierowane na osobę nieznaną lub na inną nieokreśloną osobę. To jest to pismo. W odpowiedzi szef CBA 4 maja 2021 roku na 7 miesięcy przed ujawnieniem ataków rządową bronią na mój telefon stwierdził, że wnioski zawarte w moim piśmie szef CBA odczytuje jako insynuacji. Czyli szef służby specjalnej wyparł się kierowania wniosków do sądu. To jest system kłamstwa. Problem tej władzy polega na tym, że jest w spirali kłamstw i ta władza była pewna w 2019 roku, miała takie zapewnienia od NSO, że ta sprawa nigdy światła dziennego nie ujrzy. Technika poszła do przodu i sprawa wyszła na jaw. Jarosław Kaczyński obiecywał Budapeszt w Warszawie. Ja mam wrażenie, że to jest Moskwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Pan jako poszkodowany w tej sprawie staje przed komisją i ma prawo do opinii i ocen takich, jakie pan uznaje za stosowne. My oczywiście, zanim postawimy oceny, chcemy poznać przede wszystkim fakty. Mam do pana pytanie o rok 2019. Wspomniał pan, że Pegasusa wobec pana używano przez pół roku, między kwietniem a październikiem 2019 roku. Przez większość tego okresu był pan szefem sztabu kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Czy pan wiąże ataki z Pegasusem z działalnością w kampanii, a nawet ściślej. Czy potrafi pan, czy widzi pan powiązania czasowe, logiczne i faktyczne między datami ataków Pegasusem, a ważnymi wydarzeniami politycznymi w kampanii wyborczej z pana udziałem w tamtych miesiącach? Dziękuję bardzo za to pytanie. Bardzo proszę obsługę o slajd 00. To jest wykres czasowy z naniesioną liczbą ataków, kiedy operator systemu chciał mieć pewność, że ma dostęp do telefonu, do głośnika, do wideo. Sprawa zaczyna się oczywiście pod koniec kwietnia, kiedy trwa kampania już do Europarlamentu, gdzie jestem szefem. Przepraszam, gdzie kandyduję do Europarlamentu. Szefem sztabu byłem od czerwca, drugiej połowy czerwca. Kampania oczerniająca z wykorzystaniem materiałów wykradzionych przy pierwszym ataku 27 kwietnia rozpoczęła się 25 sierpnia. To jest ta czarna linia w telewizji rządowej. I tu jest bardzo kilka ciekawych dat zawartych. Gdybyśmy mogli slajd 01 zaprezentować. Otóż włamania ja identyfikuję też z działalnością Komisji Śledczej
Amber Gold. 13 czerwca. Jedyne włamanie, jakie miało miejsce w czerwcu, miało miejsce 13 czerwca, akurat w dniu przyjmowania raportu Komisji Śledczej Amber Gold. Kolejne 16 października to był dzień sprawozdania w Sejmie tej Komisji Śledczej. Ta komisja, na skutek aktywności też mojego zespołu prawników, nie posłużyła do zniszczenia Platformy Obywatelskiej. Taka była narracja początkowa partii rządzącej, że ta komisja doprowadzi do końca kariery Donalda Tuska i pogrzebania Platformy. Na skutek wskazywania między innymi nazwisk prokuratorów od Amber Gold awansowanych przez Zbigniewa Ziobry i błędów też PiS popełnionych w konstrukcji nadzoru finansowego wcześniejszego, okazało się, że ta komisja była tak niewygodna dla PiSu, że nie odegrała żadnej roli w kampanii wyborczej. Wręcz, nie wiem czy państwo pamiętacie, doszło do przerwy w posiedzeniu Sejmu na czas wyborów i Sejm kontynuował pracę też jakby z zapoznaniem się potem z tym raportem po wyborach. Kolejny slajd, poproszę. To już też jest kolejne włamanie, dzień posiedzenia sztabu, kiedy mogliśmy spotkać się po raz pierwszy w takim pełnym zespole, również ze strategami. Była konferencja prasowa, uruchomienie akcji Porozmawiajmy, tego dnia również było włamanie. Kolejny dzień. To są przykłady oczywiście, bo tych ataków było znacznie więcej. Bardzo istotna rzecz, 11 lipca również włamanie, był cały dzień przygotowań do bardzo dużego forum programowego, czyli prezentacji oferty programowej Koalicji Obywatelskiej. Chyba 300 ekspertów, 50 paneli tematycznych i panowie ze służb chcieli poznać wcześniej te zamierzenia i całą tę koncepcję tego forum programowego. Poproszę kolejny slajd. 30 lipca to jest dzień prezentacji list, czyli też włamanie w momencie, w którym utrwały ustalenia list wyborczych. To też jest bardzo ważna kwestia. Przygotowanie składu personalnego. Uczestniczyłem w rozmowach z setkami osób, kandydatów, namawiając również do kandydowania w wyborach parlamentarnych i do Sejmu i tworząc wspólnie ze sztabowcami, z przewodniczącym partii i stroną też samorządową wspólne listy do Senatu, które okazało się sukcesem oczywiście, ale ten proces tworzenia list, tego ustawienia personalnego również był monitorowany. Kolejny slajd poproszę. Także rzecz istotna dla mnie personalnie, no doszło też do ataku 29 sierpnia, kiedy byłem zgłoszony jako kandydat oficjalnie w Państwowej Komisji Wyborczej. Kolejny slajd. Bardzo duże wydarzenie z udziałem, tak jak pamiętam, pana senatora Michała Kamińskiego, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego w Łodzi. Bardzo duże forum Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Kolejny slajd. Też istotne wydarzenie, 4 dni przed wyborami, wygrana sprawa w trybie wyborczym z pracownikiem TVP szkalującym mnie. W tym dniu również dochodziło do włamań. W tym i następnym, myślę, że więcej moja małżonka na ten temat powie, tam też są ciekawe informacje. Także wiążę bezpośrednio tę sprawę inwigilacji, włamań, nie z żadną sprawą jakąś kryminalną, bo to jest zupełnie oderwane od, taka argumentacja jest oderwana od rzeczywistości. Ten kalendarz pokrywa się w 100% z kalendarzem wyborczym. Ataki ustały kilka dni po wyborach 2019 roku. Panie senatorze, to kalendarium, które pan przedstawił, jest w mojej ocenie wstrząsające. Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora Sławomira Rybickiego. Dziękuję. Panie senatorze, z pana wypowiedzi, ale też z analizy lektury wielu publikacji, które poruszały kwestie nielegalnych ataków na pana i pana rodzinę, jawi się taki obraz, że na polityczne zlecenie w obrębie władzy państwowej uruchamia się taki ciąg technologiczny, w którym biorą udział służby specjalne, zapewne CBA, prokuratura
I w niektórych przypadkach efektem tego ciągu technologicznego jest uczestnik, który ma narzędzie propagandy, czyli telewizja publiczna, która używała zmanipulowanych, nielegalnie pozyskanych materiałów z pana urządzeń elektronicznych i te materiały publikowane nieprawdziwe wprowadzały w błąd opinię publiczną, no były elementem po prostu kampanii wyborczej. Czy zechciałby pan nam opowiedzieć o tych najbardziej drastycznych, kontrowersyjnych i najbardziej uderzających w istotę demokracji operacjach zakończonych właśnie komunikatami telewizji publicznej? Dziękuję bardzo za to pytanie, panie senatorze. Skala wypalania mnie w kampanii, bo to był mechanizm wypalania przez służby, niszczenia mnie, rodziny, skala ataku na ojca, atakowana była moja mama, później atakowana żona, jest ogromna. W czasie kampanii akurat to było 400 materiałów i ekwiwalent reklamowy, ekwiwalent telewizji rządowej zaangażowany w te operacje wyniósł w sumie 13 milionów złotych. Gdybym chciał przywrócić swoje dobre imię, ponieważ nie byłem nigdy, nigdzie wezwany, przesłuchany, nie stawiano mi żadnych zarzutów, gdybym chciał przywrócić dobre imię, musiałbym wyłożyć 13 milionów złotych na kampanię reklamową, kontr do tej kampanii nienawiści, oczerniania przeprowadzoną przez telewizję publiczną, zobowiązaną do misji, do rzetelności, obiektywizmu i kierowania się z chrześcijańskim systemem wartości. Poproszę tutaj o pierwsze wideo, jak to wyglądało. Preparacja. Polityk miał osobiście nadzorować zbiorowy hejt już w 2014 roku. Jakub Krzyżak. Z nowych materiałów śledztwa wynika, że poseł Krzysztof Brejza już w 2014 roku w czasie kampanii samorządowej osobiście i szczegółowo instruował, jak atakować przeciwników politycznych w województwie kujawsko-pomorskim. Straszyński chce zostać burmistrzem Gniewkowa. Czy możecie podziałać w ramach poligonu i wrzucić kilka komentarzy popierających Adama? Krótkie, dłuższe, ale żeby zrobić dym. Poopowiadajcie jakieś bajki o tym, że PSL się zgłaszają do nas działacze. Przytulajcie się na luzie i do PiS, i do SLD-owców. Zdjęcia sobie z nimi poróbcie. Uściski, uśmiechy, pełna radość. Fotkę sobie strzelcie w fotelu przyszłego zarządu po sesji. Pełen teatr. Można poklepać serię komentarzy. Krótkie, głosuję na Brejzę. Ja też, również głosuję na Brejzę. ITP, ITD. Nie wdawać się w dyskusję, ale klepcie co jakiś czas. Dziękuję bardzo. Poproszę drugi slajd, teraz grafikę do tego. Wyostrzoną bardziej. Mamy zdjęcie na dużym, poproszę. Szanowni Państwo, wykorzystano materiały wykradzione Pegasusem. W 2019 roku, w kwietniu, przy pierwszym włamaniu, służby wykradły bazę SMS z mojego telefonu komórkowego. Sięgnięto po SMS-y sprzed 5 lat, z 2014 roku i wiadomości kierowane do różnych osób w różnym czasie, w różnym kontekście, w sumie 17 lub 18 takich komunikatów, spreparowano do jednej postaci tak zwanego maila, ponieważ to było prezentowane również jako wiadomość mailowa. Składa się to oczywiście po pierwsze z wiadomości, nie ma w tym, też jeżeli to przeczytacie Państwo, nie ma w tym nic przestępczego. Składa się to po pierwsze z komunikatu wysłanego do 6 radnych Rady Miejskiej z prośbą o umieszczenie linku jakiegoś dotyczącego jednego z kandydatów. Nie ma tu żadnego zniesławienia, niczego złego. Doklejone jest posłowie, poopowiadajcie, żeby zrobić dym, przecinek. Niedoklejana jest druga wiadomość z tego pierwszego SMS-a, chyba z 11 września. Doklejany jest SMS wysłany po 2 tygodniach, chyba z 25 września, 26 września, do 2 radnych Rady Powiatu, będący instruktorem rozmów kuluarowych z radnymi w trakcie sesji Rady Powiatu. 26 września od godziny 11 w sprawie sądowej przeciw TVP, jest to też jako materiał dowodowy, toczyła się Rada Powiatu Inowrocławskiego i o godzinie bodajże
12.46 w trakcie Rady Powiatu wysłałem prośbę, instruktaż rozmów z radnymi konkurencyjnymi, jak rozmawiać. Doklejono kilka tych rzeczy, kilkanaście SMS-ów w jedną sklejkę i znajduje się tam treść, której o dziwo nie mogę znaleźć na telefonie. Czyli można poklepać, klepcie jakieś komentarze. Co ciekawe, ta treść, której nie mam na telefonie, znalazła się potem na paskach telewizji, również w materiałach wiadomości oglądanych przez milionową publikę, o milionowych zasięgach, o wieloset tysięcznej wartości ekwiwalentu reklamowego w trakcie kampanii wyborczej. Apelowano do mnie o rezygnację z wyborów, wycofanie się do władz Platformy o to, żeby mi głowę ściąć i wycofać mnie z wyborów. Poproszę drugą grafikę. To jest bardzo interesujący SMS. Według komunikatu telewizji budowana była narracja, że ja uczestniczyłem w procederze przestępczym. Krzysztof Brejza pracuje nad organizacją swojej grupy. Śledczy zabezpieczyli komunikat wysłany do współpracownika. Automania, możesz tam podjechać. Tam, gdzie ostatnio byłeś, miejsca nie mieli. Telefoniki zostały zorganizowane. Tworzy to kontekst i tak wynika z narracji TVP powielanej przez wiele tygodni, że uczestniczyłem w lewej operacji załatwiania komuś lewych telefonów do niecnych rzeczy. Na myjni. Sprawa, poproszę zostawić tę grafikę. A sprawa jest banalna. Zarejestrowanego na siebie telefonu moja asystentka Elżbieta Kazimierczak, obecnie Ela Wiśniewska, która jest dyrektorem mojego biura senatorskiego, załatwiła mi wizytę na myjni, tam, gdzie byłeś ostatnio, miejsca nie było. Mam miesiąc wcześniej w kalendarzu wpis, że byłem na innej myjni. Telefoniki zostały zorganizowane. Chodziło jej o obdzwonienie ludzi na dyżur poselski. Osoba ze służb, która dopuściła się tej prowokacji, preparacji, wpisania tego wątku, uważam, że ten wątek był bardzo poważnie przez służby rozważany. Bardzo dobrze wiedziała, że uczestniczy w czymś kłamliwym, ponieważ telefon, z którego Ela wysłała mi ten SMS, był na nią zarejestrowany, ona opłacała abonament i ktoś specjalnie zamienił nadawcę z odbiorcą. Mam jeszcze jeden przykład też zamiany nadawcy z odbiorcą. W ostatnich nawet kilka dni temu wiadomościach powielany był jeszcze jeden, oczywiście tego już telewizja nie robi, ale był powielany materiał maila rzekomego, wysłanego do mojego taty, tylko całość wskazuje nie na mail, tylko na korespondencję jakąś, gdzie ja coś piszę, tata odpowiada. Jest to wynik manipulacji i operacji służb. Te komunikaty moim zdaniem mogły posłużyć do przedłużenia kontroli operacyjnej. I to byłby kolejny dowód na nielegalną działalność służb. Wpierw wykradziono komunikat przy pierwszym włamaniu, przy pierwszym wniosku o kontrolę operacyjną. Żeby zrobić tak zwaną przedłużkę, trzeba zapewnić sąd, że wgrało się coś wskazującego na przestępczość. Brejza załatwia lewe telefony. Przekręcono nadawcę z odbiorcą, wprowadzono sąd w błąd, że uczestniczę w grupie jakiejś zajmującej się terroryzmem, działalnością zorganizowaną. I sąd za pomocą tych komunikatów wprowadzano w błąd, żeby uzyskać również kontrolę operacyjną na czas kampanii wyborczej. Ponieważ też jeszcze wrócę do Romana Giertycha i pani prokurator Wrzosek, oni mieli kontrolę operacyjną na 3 miesiące założoną, a wszystko wskazuje, że miałem wniosek powielony, aż 2 wnioski po 3 miesiące, czyli pół roku. Dziękuję panie senatorze. Chciałem się dopytać, no bo jednak te wszystkie działania, nielegalne, żadne postępowanie nie toczyło się przeciwko panu senatorowi, nie było wniosków o uchylenie immunitetu. To ewidentnie jest jakaś zorganizowana akcja, w której uczestniczą prokuratura i służby specjalne, o czym już mówiliśmy. No ale to się wszystko dzieje na czyjeś policyjne, polityczne polecenie. Niech pan, analizuje pan tę sytuację, niech pan podzieli się z nami opinią, kto wydaje w tych sprawach polecenia o charakterze politycznym, które są potem używane przez aparat państwa, aby pana oczerniać. I jeszcze jeden wątek dotyczy telewizji. Państwo złożyliście pozew przeciwko telewizji w sprawie upowszechniania przez telewizję fałszywych informacji. Gdybyście państwo chcieli nam też o tym
pozwie powiedzieć, ale też o jakiejś sprawie, która w grudniu zakończyła się już prawomocnym wyrokiem w sprawie zabezpieczenia państwa roszczeń dotyczących wypowiedzi publicznych w telewizji. Panie senatorze, przecież o tym, co jest główną osią kampanii, nie decyduje szeregowy pracownik telewizji. To musiała być decyzja osób z kierownictwa PiS. Pamiętacie państwo wieczór wyborczy w 2019 roku? Prezes telewizji stał razem z Jarosławem Kaczyńskim. Jeżeli odpalany jest w telewizji rządowej na wiele miesięcy i główną osią kampanii tworzona jest narracja o Brejzie, najgorszym z najgorszych, w oparciu o takie materiały, no to musi być to co najmniej zaakceptowane przez prezesa partii politycznej, która kontroluje telewizję. Wysoka Komisja, Panie Przewodniczący, Panie Senatorze, jeżeli chodzi o sprawy sądowe, to pozostajemy w licznych sporach sądowych w związku z całą tą sytuacją w ogólności, zarówno z telewizją publiczną, jak i z poszczególnymi pracownikami tej telewizji. Sprawa tych zafałszowanych SMS-ów, o których mój mąż przed chwilą opowiadał, jest właśnie przedmiotem procesu o naruszenie dóbr osobistych mojego męża w postaci prawa do prywatności, tajemnicy korespondencji, a także naruszenia godności. Wygraliśmy w tej sprawie pierwszy etap, jeżeli tak to mogę nazwać, postępowanie zabezpieczające, a zatem czekamy na dalsze rozstrzygnięcia i konsekwentnie dążymy do ochrony dobrego imienia, wykorzystując wszelkie możliwe i dostępne nam instrumenty prawne, zarówno na drodze cywilnej, jak i karnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje senator Wadim Tyszkiewicz. Panie Przewodniczący, Panie Senatorze, w związku z tym, że przeciwko Panu była prowadzona na szeroką skalę akcja, był Pan inwigilowany, to proszę mi powiedzieć, czy, bo Pan jest czynnym, powiedzmy, politykiem, najpierw samorządowym od roku 2005, wyczytałem, a później od 2007 już parlamentarzystą. Czy miał Pan badane oświadczenia majątkowe? Oświadczenia majątkowe i składane, czy to wcześniej w samorządzie, czy później w parlamencie. Czy były te oświadczenia badane przez instytucje parlamentu, Sejmu i Senatu? Czy są standardowe badania, czy w jakiś specjalny sposób przez urzędy skarbowe, przez prokuraturę? Czy mógł się gdzieś pojawić wątek korupcyjny, bo tam się przewijała afera Inowrocławska, już nie będę tego rozwijał, więc proszę o odpowiedź. Czy była prowadzona przeciwko Panu kontrola operacyjna, a w tym, czy były badane oświadczenia majątkowe? Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Zawsze składałem oświadczenia majątkowe na czas, od 2007 roku. Wspólnie zresztą je wypełnialiśmy, dbaliśmy o to, żeby co do grosza wpisać wszystko. Nigdy nie było żadnych zastrzeżeń do mojego oświadczenia majątkowego. Uzupełnialiśmy i rejestry korzyści, i oświadczenia majątkowe. Wszelkie składniki wykazywaliśmy, nigdy nie było zastrzeżenia, nigdy nie było formalnej kontroli zgodnej z ustawą mojego oświadczenia majątkowego. Natomiast rzeczywiście w 2019 roku, dowiedziałem się kilka miesięcy o tym temu, służby specjalne przeprowadziły kontrolę bez kontroli, wykorzystując wytrych w ustawie, który pozwala poprosić jednostkę samorządu terytorialnego o coś, przeprowadzono, wystąpiono do starostwa w Inowrocławiu o wykaz samochodów, naszych starych samochodów, wykaz nieruchomości, zarówno moich, jak i mojej małżonki. Zrobiono to bezprawnie, bez podstawy prawnej, ponieważ nie byłem o tym poinformowany. Dowiedziałem się kilka miesięcy temu o tym. CBA zaprzeczało redaktorowi Zielińskiemu, żeby nas kontrolowało, czyli podali też nieprawdę. Potem stwierdzili, że były to działania analityczno-informacyjne, natomiast nie były to działania analityczno-informacyjne, bo z nagłówka pisma, które było kierowane do starostwa, wynika, że robił to Departament Postępowań Kontrolnych CBA. Oczywiście z tego też nic nie wyniknęło. Czy mogę dopytać, panie przewodniczący? Dopytać. Mam ważne pytanie, bo w związku z taką akcją prowadzoną przeciwko panu, uwaga, czy postawiono panu kiedykolwiek zarzuty
przez instytucje, czy to CBA, czy prokuraturę, czy jest przeciwko panu prowadzone postępowanie karne? Panie senatorze, i po tej 6-miesięcznym podsłuchu dla terrorystów, żeby znaleźć cokolwiek, i po tej nielegalnej kontroli CBA nie znaleziono na mnie nic, bo niczego w życiu złego nie zrobiłem. Nie mam zarzutów, nie byłem przesłuchiwany w żadnym charakterze i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka. Bardzo dziękuję. Panie senatorze, z tego slajdu, który pan przedstawił, wynika, że ataki miały miejsce w trakcie prac w Komisji Śledczej badającej sprawę afery Amber Gold. Jaka była pana rola w tej komisji? Co pan takiego badał w trakcie prac komisji, jako członek tej komisji? Z czym pan kojarzy to, że mogły nastąpić ataki na pana? Pani marszałek, komisja miała służyć do zniszczenia mojego środowiska politycznego, środowiska opozycyjnego w Polsce. Nie udało się to przez wykazanie, między innymi przez zespół moich prawników tej komisji, sukcesywne odkrywanie błędów prokuratorów, również tych powołanych i awansowanych przez Zbigniewa Ziobrę i Bogdana Święczkowskiego. I nie ukrywam, że sprawa, w którą mnie wklejano, w której próbowano właśnie tę kontrolę robić, najprawdopodobniej ta sprawa tak zwana inowrocławska, toczy się w prokuraturze okręgowej w Gdańsk. Do listopada 2018 roku toczyła się w prokuraturze bydgoskiej. Ta prokuratura tak naprawdę ją zakończyła, postawiła osobom odpowiedzialnym za wyłudzenia zarzuty. I w listopadzie 2018 roku po przesłuchaniu Donalda Tuska, kiedy ujawniłem nazwiska prokurator, między innymi referent, którzy opóźniali zatrzymanie Plichty, zakładanie podsłuchów, zajmowanie kont, wykazałem, że ci ludzie byli awansowani zarządu PiS, nagle te postępowanie przeniesiono z prokuratury bydgoskiej, gdzie normalnie się toczyło, było już de facto zakończone, i przeniesiono je do prokuratury okręgowej w Gdańsk. I zaszła dziwna sytuacja, w której w tej prokuraturze w styczniu 2019 roku powołany został zespół specjalny do sprawy inowrocławskiej i w ramach tego zespołu podejmowano czynności nadzorcze nad zastosowaniem potem broni przeciwko terrorystom wobec mnie. Czyli ja badałem błędy prokuratorów z prokuratury okręgowej Gdańsk, a prokuratorzy prokuratury okręgowej Gdańsk badali mnie jako posła komisji śledczej. I jeszcze taka uwaga, też ciekawe, że to środowisko, ci ludzie, ta jednostka prokuratury Pliście bardzo późno założyła podsłuch w Amber Gold. Natomiast u mnie ten podsłuch był założony bardzo szybko i bardzo długo trwał. Bez powodu, tak? Znaczy... Pan senator w tym momencie powiedział, ja bym chciała, żeby to wybrzmiało, że w trakcie, kiedy pan jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jako członek Komisji Śledczej badał aferę Amber Gold i pan wykazał nieprawidłowości w działaniach prokuratury, to ci sami prokuratorzy już pana badali, powołali speckomisję. Tak dobrze zrozumiałam? W tej samej jednostce, a to są ci sami ludzie, umówmy się, też awansowani do Krajowej, na przykład szef Wydziału Przestępczości Gospodarczej z Okręgu był w Krajowej. Nie wierzę, że oni w tym nie uczestniczyli, chociażby w sposób nieformalny. Tak, tak było, pani marszałek. To ja w takim razie mam jeszcze pytanie innej natury. W sprawie afery Amber Gold pan wskazywał nieprawidłowości, która tak szybko powołała tą specgrupę do spraw Inowrocławia. Pan zeznał? Czy ona również powołała jakąś, czy pan wie na ten temat coś, specgrupę w sprawie zamordowania pana prezydenta Adamowicza? Pani marszałek, rozmawiałem z panem Piotrem Adamowiczem, pytałem go o to. Nie powstał zespół prokuratorów do spraw mordu na Pawle Adamowicz. Nie powstał. Do spraw inowrocławskiej powstał. I powiem jeszcze jedną rzecz też, jak działa państwo odwetowe. Kiedy Jarosław Kaczyński insynuował nas tutaj, że ja uczestniczę w jakimś, mam związek, on bardzo ogólnie mówił, to insynuacje były w kontekst przestępczy,
i ogłosiliśmy pozew i złożyliśmy pozew przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. 10 stycznia o 6 rano był artykuł w Onecie, to po 4 godzinach panowie z CBA weszli do biura mojego taty, prezydenta miasta, i wręczyli mu wystawione z dniem 10 stycznia wezwanie do stawienia się w charakterze podejrzanego w prokuraturze okręgowej Gdańsk. Dziękuję bardzo. Pytanie zadanie pani senator Magdalena Kochan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Konteksty polityczne, konteksty walki między, albo inaczej, jednego obozu, który dzisiaj rządzi, z wszystkimi, którzy patrzą temu obozowi na ręce, są ewidentne, ale wnioski z tego, w jaki sposób rządzący dbają o swój interes, to dbają, biorę w cudzysłów, są porażające. Pan jest politykiem, panie pośle. Pan musi mieć, panie senatorze, przepraszam, wiele lat byliśmy kolegami z ław poselskich. Pan musi mieć twardszą niż inni skórę, no, z racji pełnionych funkcji publicznych. Ale pani, mama, żona, jednocześnie mecenas, prawniczka, która zdaje sobie sprawę z tego, że państwo jesteście podsłuchiwani permanentnie przez pół roku. Praktycznie życie osobiste, życie prywatne jest także czyimś udziałem. To musi być przerażające uczucie, pozbawienie człowieka największej intymności, jakim jest dom i azyl rodzinny. Ale nie o państwa chcę pytać. Pani też wygląda na silną, zdecydowaną, znającą swoją rolę i wagę kobietę. Chcę zapytać o trójkę dzieci. Żyjecie w nie największym środowisku, zapewne bardzo pięknym miejscu, jakim jest Inowrocław, ale to nie jest metropolia. Mateusz chodzi do szkoły, Rozalka chodzi do szkoły, Jaś do przedszkola. Jak dzieci przeżywał. Ja przepraszam za to bardzo osobiste pytanie, ale chcę wszystkim państwu słuchającym nas uzmysłowić, że taka ingerencja, taka opresja państwa wobec obywatela nie odbywa się tylko kosztem polityka, który jest mężem w tym domu. Ona się odbywa kosztem całej rodziny i najtrudniej zrozumieć taką władzę, która mówiąc i mając na ustach na co dzień dobro rodziny, ach, wszystko robimy dla rodziny, nawet ministerstwo nazywa się rodziny i, nagle w tę rodzinę wkracza tak bezprecedensowo, tak obcesowo, tak powiedziałabym podle i okrutnie. Proszę powiedzieć, jak państwu było z taką świadomością, jak chroniliście dzieci? Wysoka Komisjo, pani senator, tak, to jest wszystko prawda. PiS to jest ugrupowanie, które wspiera rodzinę wyłącznie deklaratywnie. Chroni rodzinę, ceni rodzinę, opisuje rodzinę, ale tylko i wyłącznie deklaratywnie. Tymczasem naszą rodzinę PiS postanowił po prostu zniszczyć i to zniszczyć na każdym poziomie. To prawda, że mamy troje dzieci, które są wprawdzie jeszcze małe, ale już na tyle dojrzałe, że doskonale rozumieją, co się wokół nas dzieje i zdają sobie także sprawę z tego, że i ich prywatność była naruszona. Oczywiście rozumieją to po swojemu, ale wiedzą, że ktoś nas słuchał i że ktoś z nami był. Nie zliczę tego, ile razy musiałam uspokajać moje płaczące dzieci, kiedy gdzieś w telewizji usłyszały, a mówię tutaj głównie o naszym najstarszym synu, który ma lat 12 i nie tylko ogląda telewizję i interesuje się życiem, można już powiedzieć publicznym, ale też korzysta z internetu. Zatem nie zliczę, ile razy musiałam łagodzić jego płacz i tłumaczyć mu, ponieważ przeczytał gdzieś, że ktoś jego tatę obraził. Zatem to są oczywiście koszty emocjonalne, które
ponosimy jako rodzina w związku z tą sytuacją, która nigdy nie powinna się nam wydarzyć i nikomu wydarzyć. Ona nie miała żadnych podstaw ani żadnych powodów i skonkluduję to tylko jednym stwierdzeniem. Niech to obciąża sumienia tych, którzy o tym decydowali. Dziękuję bardzo. Ja już nie mam pytań. Ja tylko chcę Państwu wyrazić wyrazy uznania i szacunku za taki sposób postępowania, za tę nieugiętość i uporczywe trwanie przy prawdzie, no, brak strachu przed taką opresją i bardzo trzymać kciuki za Państwa rodzinę, bo to zdaje się, Pan senator mówił także i o ojcu, i o mamie, którzy także, czyli cała rodzina Brejzów na Patyku, państwa, które się mieni być dla rodziny wyjątkowo przyjazne. Naprawdę obłuda w tym momencie jest nie do zaakceptowania. Dziękuję. Pytanie zadaje senator Wadim Tyszkiewicz, potem senator Jacek Bury. Panie przewodniczący, to ja mogę, może spróbuję pociągnąć ten wątek. Wynika z niego, że tak naprawdę nazwisko Brejza i rodzina Brejzów dzisiaj jest najpopularniejsze w Polsce. Ja bym chciał zapytać o wątek tak zwany samorządowy. Ja byłem samorządowcem przez 17 lat, podejmowałem tysiące trudnych decyzji i wiem, co to jest praca w samorządzie. Jestem zszokowany, przynajmniej informacjami, które docierają do nas w tej chwili, jakie zarzuty są postawione panu ojcu, czyli znowu członkowi tej najpopularniejszej w Polsce rodziny. To, co pan powiedział, gdyby pan chciał powtórzyć to jeszcze raz. Po złożeniu zawiadomienia czy złożenia pozwu przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, tak, po 4 godzinach przyszło do państwa domu CBA i wręczyło wezwanie dla Ryszarda Brejzy do stawiennictwa w prokuraturze gdańskiej. Czy to prawda? W tej kolejności, w tej sekwencji? Tak, panie senatorze. To ja dopytam, a o jaki zarzut chodzi? O jaką kwotę? Co to jest za gigantyczne przestępstwo, o którym słyszeliśmy, które gdzieś miało miejsce 2 lata temu, słynna afera fakturowa, ale jaki udział, nazwijmy finansowy, jakiego przestępstwa się mógł dopuścić jeden z najwybitniejszych polskich samorządowców, na jaką kwotę, jaką szkodę mógł wyrządzić? Czy mógłby pan powiedzieć? Panie senatorze, sprawa dotyczy tego, taki mój tata ma zarzut, przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez jedną z radnych bez jego wiedzy. Ta radna dostała korzyść majątkową, że ktoś jej wydrukował ulotki, 600 czy 700 ulotek za kwotę 100 albo 90 zł. To jest zarzut korzyści majątkowej, dlatego ci panowie przyjechali i taki zarzut mojemu tacie postawili. Oczywiście postawili też bardzo naciągane 2-3-1 przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Sprawa ma swoje źródło w 2 urzędach. Urzędniczka PiS wyprowadzała pieniądze, działając w PiS w Kruszwicy przez 3 lata. Przeniesiona była do Inowrocławia przy rekomendacji publicznej obecnego wojewody, pana wiceburmistrza Kruszwicy wtedy, który z nią bardzo współpracował, mówił, że się sprawdziła w Kruszwicy. I w Inowrocławiu w 2017 roku mój tata złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. W Kruszwicy wyprowadziła 100 tysięcy, w Inowrocławiu 200 tysięcy. W 2017 mój tata złożył zawiadomienie. W 2018 złożył, znalazł jeszcze lewe faktury wystawione na inną działaczkę PiS z list Europarlamentu PiSu, zatwierdzaną przez Jarosława Kaczyńskiego. I za to mój tata ma zarzuty. Dziwne, że zarzutów nie ma, nie mają ludzie PiS, którzy tę panią nadzorowali w innym urzędzie. To wszystko jest oczywiście pretekst. Wczoraj telewizja nałożyła mojemu tacie pasek na oczy i w sposób perfidny, kłamliwy przytaczała wyjaśnienia oskarżonej osoby z setką zarzutów jako zeznania świadka. Mnie rzekomo też obciążające. Przypomnę raz jeszcze. Nie byłem w tej sprawie. Nawet pisowska prokuratura pana Ziobry nie uznała za stosowne wtedy po tej inwigilacji potężnej wezwać mnie w jakimkolwiek charakterze i przesłuchać. Ja mogę też panu pokazać na slajdzie, czego dotyczy w ogóle ta sprawa. Jeżeli państwo pokażecie, bardzo proszę. Operacja CBA, hasło wiewiórki. Pierwszy slajd jednak, ten tekstowy poproszę. Tak?
Znaczy, CBA w największej operacji, która kosztowała kilka milionów złotych, do której użyto broni przeciwko cyberprzestępczości, sprawdzało chyba mój udział w zamówieniu, weryfikacji poddano udzielenie zamówienia publicznego na zakup pluszowej maskotki wiewiórki z napisem promującym Inowrocław. Poproszę zdjęcie. To są te wiewiórki. To jest jedna z największych spraw, w której mnie ścigano i szukano cień, cokolwiek znaleźć. Z całym szacunkiem nie miałem wspólnego z tymi wiewiórkami zamawianymi przez tę byłą działaczkę PiS-u. Czyli tak zwana afera wiewiórkowa. Ja powiem szczerze, panie, ja już kończę. Proszę wybaczyć, panie przewodniczący. Proszę mi pozwolić trochę wyrazić swoje emocje. Ja jako samorządowiec i przedstawiciel blisko 2,5 tysiąca samorządowców w Polsce, którzy może to słuchają i oglądają, którzy dowiedzieli się, że zarzuty i postępowanie przy użyciu najcięższych narzędzi inwigilacyjnych wobec samorządowca, jednego z najwybitniejszych samorządowców w Polsce, w związku z zakupem wiewiórek czy wydrukowaniem za 90 zł jakichś ulotek. Tak to zrozumiałem. I jeszcze tylko jedno pytanie, już ostatnie tym razem. Proszę, panie senatorze, mamy kolejność tutaj. Dobrze, chodzi mi o wejście. Pan prosił o jedno pytanie, w tej chwili zadaje pytanie senator Jacek Bury. Dziękuję. Panie senatorze, mówił pan tutaj dużo o tym, w jaki sposób aparat państwa działa w stosunku do pana, identyfikując pana jako wroga politycznego, jako szkodnika względem władzy PiS. I rysuje się tutaj obraz bardzo sprawnego i takiego bardzo zdeterminowanego działania aparatu państwa przeciwko panu i całej pana rodzinie. Jak wiemy, jak słyszymy tutaj na sali, jak wiemy z informacji prasowych, jest nie tylko pan atakowany, ale pana ojciec, rodzina, żona, dzieci cierpią. Czyli ta determinacja służb specjalnych, determinacja aparatu państwa jest dosyć duża. Tego typu działania, tego typu konflikt powoduje też różnego rodzaju napięcia i też hejt w przestrzeni i to publicznej, ale też i ataki indywidualne od niezidentyfikowanych nadawców, z tego co wiem. I tutaj jest moje pytanie, czy państwo, wasza rodzina, czując się atakowanym przez nieznane osoby czy organizacje, podjęliście jakieś działania w kierunku tego, aby jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej otrzymać wsparcie od aparatu państwa, wsparcie polegające na obronie was czy wyjaśnieniu, kto was atakuje? I czy aparat państwa polskiego działał w tej kwestii równie sprawnie, jak w kwestii próby zamknięcia wam ust? Dziękuję bardzo, proszę o odpowiedź. Panie senatorze, w trakcie tej kampanii za 13 milionów złotych w telewizji rządowej we wrześniu i w październiku, na końcówce kampanii, która zmierzała do rozbicia sztabu i do zniszczenia mnie osobistego też, kampania nabrzmiała do tak dużego hejtu przeciwko mnie, że pojawiły się groźby wobec moich dzieci. Były komunikaty, że ktoś wie, gdzie chodzą, żebym uważał na nie. I proszę sobie wyobrazić, szczerze jestem wdzięczny tutaj policjantom z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Oni sami z siebie wyciągnęli rękę do mojej żony, kiedy ja jeździłem po Polsce robiąc kampanię, i żonę i dzieci objęli bardzo profesjonalną ochroną policyjną. A to pokazuje też z jednej strony państwo, służby PiS budujące hejt, nienawiść, w głównym kanale komunikacyjnym telewizji publicznej, wiadomościach, w TVP Info. Z drugiej strony są ludzie, jestem wdzięczny policjantom z KWP, że sami z siebie uznają tę sytuację za tak groźną, że chcą chronić przed jakimś szaleńcem moją żonę i dzieci. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana marszałka Michała Kamińskiego. Ja nie mam pytań. Ja nie mam pytań, panie przewodniczący, ponieważ wszystkie pytania, które zostały zadane, były tak ciekawe, że ja już, szczerze mówiąc, nie widzę, o co miałbym pytać. Jestem pod takim wrażeniem po prostu innych pytań. Dziękuję bardzo. Pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka.
Szanowny panie senatorze, ja bardziej chcę zadać to pytanie z uwagi na fakt informacji, jakie właśnie pani Dorota Brejza przekazywała w mediach społecznościowych podczas ostatniego głosowania w Senacie, kiedy powoływana była między innymi ta komisja nadzwyczajna. Poinformowała pani opinię publiczną, że z pani telefonu były wysyłane groźby do różnych instytucji. Czy mogłaby pani to opisać i czy państwo łączą te ataki właśnie na pani telefon w tym wypadku z atakami, jakie również wiemy z mediów, były przeprowadzane na telefon córki pana mecenasa Romana Giertycha czy córki pana Pawła Wojtunika? Wysoka Komisja, pani senator, tak, doszło do popełnienia przestępstwa kradzieży tożsamości. Złożyłam zawiadomienie na policji i czekam w tej chwili na reakcję prokuratury, która powinna ustalić, co się wydarzyło, kto za tym stoi i jakie miał motywacje. Ja mam w tej sytuacji swoje przypuszczenia. Stawiam takie trzy hipotezy, które mogą wyjaśniać, czym motywuje się osoba, która to uczyniła, czy też osoby. Może być to oczywiście zachowanie osoby, która pozostaje pod wpływem propagandy telewizji publicznej. To w telewizji publicznej codziennie sączy się hejt przeciwko naszej rodzinie. Tak było w kampanii wyborczej w 2019 roku przez wiele tygodni, jak nie miesięcy. I tak też jest obecnie. Codziennie, aktualnie, takie pomawiające treści na antenie publicznej telewizji się pojawiają. Takie zachowania, takie sytuacje muszą zebrać swoje żniwo prędzej czy później. Druga kwestia jest taka, że może być to oczywiście skoordynowana akcja służb specjalnych, mająca na celu zdyskredytowanie sprawy Pegasusa, rozmycie jej, wprowadzenie do niej jakichś nowych wątków, po to, żeby tę sprawę, mówiąc obrazowo, zamydlić. No i wreszcie po trzecie, może być to oczywiście kierowane do nas ostrzeżenie, informacja polegająca na tym, że powinniśmy albo o tej sprawie mniej mówić, albo przynajmniej o tej sprawie mówić ciszej. Tutaj się pojawia wątek córki pana mecenasa Giertycha, Marysi Giertych, a także wątek córki byłego szefa CBA Pawła Wojtunika. I w mojej ocenie dobór osób pokrzywdzonych w tej sprawie i te okoliczności mogą sugerować konkretny kontekst, oczywiście związany bezpośrednio z tą sprawą. Dziękuję bardzo. Proszę, jeszcze jedno pytanie. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź i mam tutaj pytanie do pana senatora już takie porządkujące. Czy wtedy, kiedy te ataki miały miejsce, pan głosował zdalnie, czy pan był w Senacie? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy pan uczestniczył we wszystkich głosowaniach wtedy, właśnie w tym momencie, kiedy to się działo? Pani marszałek, to był właśnie moment startu głosowań i uczestniczyłem zdalnie i na skutek zamieszania związanego z tymi alarmami bombowymi nie wziąłem rzeczywiście udziału w kilku głosowaniach. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani senator Kochan. W tej kwestii, w tym wątku, bo warto znać tematykę głosowań tegoż właśnie dnia, wtedy decydowaliśmy o powołaniu pracującej dzisiaj komisji, której państwo jesteście gośćmi. Tak? To był ten dzień, panie senatorze? To był dzień powołania oczywiście komisji, to był dzień wyboru członków Rady Polityki Pieniężnej. Dużo, dużo intensywnych głosowań. Dziękuję bardzo. Panie senatorze, ja wracam do tego pierwszego wątku, o którym pan tak przekonująco mówił na początku naszej rozmowy, czyli dlaczego pan i dlaczego wtedy? Pan przez całą kadencję 2015-2019, co pan pokazał na wielu przykładach, rozumiał wypełnianie swojego mandatu poselskiego także tak, że
podejmował pan interwencje w sprawach różnych dziwnych wpadek, afer obecnej i ówczesnej władzy PiS-u. Pana inwigilacja Pegasusem zaczęła się w kwietniu 2019 roku, wtedy, kiedy kończyliście państwo raport na temat afery Amber Gold. Czy pan nie myślał, czy pan nie rozważał również teorii takiej, że zaczęto, tak, był pan już również kandydatem do Europarlamentu, ale jeszcze było 2 miesiące przed czasem, kiedy stał się pan szefem kampanii do parlamentu w 2019 roku. Czy więc pan nie uważa, że nieodległa od prawdy może być też teza, że po prostu starano się uzyskać informacje, skąd pan ma swoje źródła wiadomości na temat tych wszystkich afer władzy, o których pan mówił od drugich uposażeń członków rządu zwanych nagrodami, aż po sprawy związane z rekordowymi wydatkami na Komisję Smoleńską. Panie senatorze, z pewnością te działania były też próbą ustalenia informatorów, sygnalistów. Pozostaję w kontakcie z dziesiątkami osób, które zaniepokojone tym, co dzieje się w różnych instytucjach państwa, w różnych obszarach, osób, które pracują też w tych instytucjach i w tych obszarach, bardzo często wypełniały misje sygnalisty i wskazywały mi nieprawidłowości, afery, wyprowadzanie pieniędzy, przekręty obecnej władzy. Ja to przekuwałem oczywiście w interwencje, tak żeby kierownictwa ministerstw, spółek, agencji zmusić do działania, do ustosunkowania się. Taka też jest rola posła. Zawsze działałem tak, żeby chronić moje źródła informacji. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora mam obowiązek nałożony prawem zachowania nazwisk informatorów tylko do własnej wiadomości. Być może też chodziło o to, żeby obejść ten przepis i rozpracować ludzi, którzy na nieprawidłowości wskazują. Ja rozumiem, że na pana telefonie można było tego typu informacje przynajmniej częściowo znaleźć i wykraść. Panie senatorze, tak, oczywiście system do walki z terroryzmem Pegasus pozwala na śledzenie również w geolokalizacji poprzez nie tylko BTS-y, ale inne ustawienia tego systemu, lokalizować telefon, zbierać dźwięk, zbierać dane z komunikatorów i były to, zakładam, że była to też próba ustalenia, skąd ciekną informacje o nieprawidłowości w obrębie rządzących z PiS. Bardzo dziękuję. Moje ostatnie pytanie też odnosi się do pana pierwszej lub drugiej odpowiedzi, czyli o okres kampanii wyborczej i kierowanego przez pana sztabu Koalicji Obywatelskiej w tamtym okresie przedwyborczym 2019 roku. Czy pan ma wiedzę, jakiego typu dane wykradziono za pomocą Pegasusa z pana telefonu? Bo my usłyszeliśmy przedwczoraj od specjalistów, naukowców z Uniwersytetu w Toronto dwie niezwykle szokujące rzeczy. Po pierwsze, że mają oni już dowody, iż nie tylko atakowano pana Pegasusem, ale że ten system wykradał panu dane, duże ilości danych podczas kampanii wyborczej. Czy pan wie, jakiego typu dane, czy które dane mogły to być? To po pierwsze.
A po drugie, powiedzieli nam, że stopień ataku na pana w sprawach, które i częstotliwość w sprawach, które badali, czy które są im znane, są w stanie porównać jedynie do jednego znanego im innego przypadku, czyli sposobu, w którym służby Władimira Putina atakowały, manipulowały i wykradały komunikację pana Nawalnego, znanego przywódcy opozycji w Rosji. Czy pan może powiedzieć nam, jakie dane podczas tej kampanii wyborczej panu wykradziono? Panie przewodniczący, telefon, smartfon w kampanii wyborczej, która prowadzona jest w tak dużym państwie jak Polska, odgrywa znaczną rolę. Wszelkie dane wykradziono. I dane o znaczeniu strategicznym, i dane o znaczeniu taktycznym. I plany, i zamierzenia, i plany konferencji, kongresu oczywiście programowego, i dane dotyczące ustaleń sztabowych ze sztabami regionalnymi. Pan przewodniczący brał udział również w tych pracach, w tych naradach. I codzienne spotkania sztabu i ustalenia bardzo ważne personalne tutaj. Budowa list do Senatu, rozmowy z wieloma osobami, przekonywanie do startu. Wychwytywali w ten sposób wszelkie informacje o tym układzie, o układzie personalnym w okręgach jednomandatowych senackich i w układzie też w okręgach proporcjonalnych, w listach do Sejmu, w okręgach proporcjonalnych wielomandatowych. Przecież to były rozmowy z setkami ludzi na temat kandydowania z setek powiatów w Polsce. Plus sprawy, wydaje się banalne dla kampanii, ale myślę, że wielu z Państwa też potwierdzi, sprawy layoutów kampanii billboardowej. Doradztwo też strategiczne, grupy strategiczne, które mieliśmy założone też w telefonie, tak się komunikowaliśmy z doradcami. Stopień ataku. Nie wiem tak do końca, skąd bierze się ta obsesja tych ludzi na naszym punkcie. Chciałbym, żeby służbami kierowały osoby, które mają w sobie chód emocjonalny, a nie osoby, które kierują się żarem jakiejś obsesji i nienawiści, bo to zawsze kończy się katastrofą. Dziękuję. Pani senator Kochan. Dziękuję. Te wyjątkowe ataki na państwa. Pan senator powiedział przed chwilką, że właściwie nie zna powodów, dla których akurat wy zostaliście wybrani. Ale ja dopytam o to, czy pan, wykazując swoją aktywność poselską i senatorską w dochodzeniu do różnych niezbyt chętnie pokazywanych przez władze informacji, ma swój system dochodzenia, badania dokumentów, zapewne też wiele rozmów. Czy nie ma pan takiego wrażenia, chęć dowiedzenia się przez rządzących, od kogo pan czerpie informacje, jak pan je zdobywa, że to jest powód wyjątkowej wobec państwa natarczywości w oglądaniu tego, co robicie, jak żyjecie, z kim się komunikujecie i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest powód? Chęć dowiedzenia się, skąd pan czerpie wiedzę o rzeczach, które naprawdę tej władzy są bardzo niewygodne. Od dwóch wież, od Amber Gold, od nagród, od całego szeregu rzeczy, o których pan senator mówił. Czy według państwa to może być możliwa hipoteza? Pani senator, dziękuję za to pytanie. Zadał je pan przewodniczący Bosacki. Potwierdzę raz jeszcze. Tak, chodzi o również zlokalizowanie osób przekazujących informacje. Powtórzę raz jeszcze. Mam święty obowiązek nałożony na mnie mandatem wyborcy i muszę się z tego rozliczyć, z tego kontraktu przez 4 lata.
czy to się podoba Jarosławowi Kaczyńskiemu albo jakimś ludziom ze służb, czy też nie. I zawsze działałem też tak, żeby chronić maksymalnie źródła informacji. Uważam, że kontrola w państwie demokratycznym, kontrola władzy jest niezbędna również dla dobra tej władzy, bo władza pozbawiona kontroli degeneruje się bardzo szybko. Panie senatorze, ma pan rację, jeśli chodzi o państwa demokratyczne. Słyszę, że mamy prośby od senatorów obecnych na sali. Bardzo proszę, pani senator Zdrojewska. Bardzo, bardzo dziękuję za głos. Panie senatorze, te pytania, bo tutaj wielokrotnie przywoływaliśmy te wątki dotyczące kampanii wyborczej i pana szefowania. To były dwie kampanie wyborcze. Ale chciałabym pana zapytać, czy ma pan też przekonanie, że kampania, która się toczyła przeciwko panu w TVP i w mediach, czy on jaki i czy miała wpływ na pana wyniki wyborcze? Czy miała bezpośredni wpływ na wyniki wyborcze pańskiej kampanii, nie tylko kampanii, którą pan kierował? To jest takie moje jedno pytanie. Drugie zapewne tak, ale my tutaj mówimy o jakichś datach w kampanii wyborczej i tak dalej, ale przecież pan jako poseł zapewne też przyjmował obywateli na dyżurach poselskich. Osoby na tego typu dyżury przychodzą, mając pewność, że przychodzą do osoby zaufania publicznego i mają pewność, że tego typu te informacje, które pan pozyska w tym czasie, to będą informacje, w których posiadaniu będzie tylko pan i w których posiadaniu będzie osoba, która do pana przyszła jako do osoby zaufania publicznego. To mniej więcej jak ludzie przychodzą do parlamentarzysty, opowiadają różne rzeczy. Teraz się okazuje, że był pan w tym czasie przesłuchiwany. Czy mógłby pan również powiedzieć o tym, czy prowadził pan w tym czasie dyżury, zajmując się nie tylko kampanią wyborczą, ale też normalnymi, tak zwanymi ludzkimi sprawami interwencyjnymi? I jeszcze chciałabym zapytać, jeśli w tym wątku dotyczącym TVP, czy panu jest wiadomo, skąd telewizja miała te materiały, w jaki sposób je pozyskała? Bardzo proszę o odpowiedź. Potem pytanie senatora Borowskiego i na tym będziemy kończyć, ogłaszać przerwę. Pani senator, bardzo dziękuję za to pytanie. Przecież ten atak 400 materiałami o ekwiwalencie 13 milionów złotych był główną osią kampanii w 2019 roku. Przy wykorzystaniu materiałów wykradzionych, preparowanych, oczerniających. Ja nie jestem w stanie wskazać, nie chciałbym też wskazywać żadnych liczb. Z pewnością odpływ wyborców od Koalicji Obywatelskiej, której szefa sztabu prezentowano jako bardzo złego człowieka, taki odpływ miał miejsce. Czy w kampanii swojej poniosłem koszty indywidualnej w Senacie? Mój okręg, czyli miasto Inowrocław, piękne uzdrowiskowe miasto, jest okręgiem w centralnej Polsce, tak zwanym okręgiem granicznym, gdzie musiałem w pewnym momencie, biorąc pod uwagę skalę ataków telewizji rządowej, ograniczyć bardzo pracę w sztabie, co myślę pan przewodniczący Bosacki też potwierdzi. I ta praca została ograniczona w Warszawie w sztabie i musiałem więcej energii poświęcić na ratowanie swojej kampanii w okręgu jednomandatowym, ponieważ skala tej nagonki była tak ogromna, skala wypalania, że mogłem wybory do Senatu przegrać. To są inne wybory trochę, to nie są wybory do Sejmu, to są wybory jednomandatowe. Drugie pytanie, tak, organizowałem dyżury poselskie. Przykładam bardzo dużą uwagę do kontaktu z wyborcami. I bardzo chciałbym, żeby ludzie, którzy przychodzą do biura, zgłaszają mi potrzebę podjęcia interpelacji, wtedy poselskiej,
obecnej interwencji senatorskiej, zajęcia się ich sprawą, ich tematem, ci ludzie przychodzą bardzo często prosząc o anonimowość, zgłaszając jakiś sygnał. Albo proszą o to, żeby zachować w poufności te informacje, które przekazują. Na pewno ludzie, którzy przychodzą do biura poselskiego, posła na Sejm, nie chcą być podsłuchiwani i nie chcą, żeby informacje, które przekazują, wypływały gdzieś potem dalej. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę. Jeszcze trzecie pytanie. Wysoka komisja, pani senator, zadała pani senator pytanie, skąd TVP miała te spreparowane materiały. TVP sama w swoich materiałach podała, skąd te zafałszowane, zmanipulowane SMS-y Krzysztofa Brejzy ma. Są to komunikaty, które pochodzą z materiałów śledztwa. Tak brzmią materiały TVP publikowane. A zatem są to materiały operacyjne, pozyskane nielegalnie przy pomocy Pegasusa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan senator Marek Borowski. Bardzo proszę o zadanie pytania. Dziękuję, panie przewodniczący. No, proszę państwa, dowiedzieliśmy się tutaj, niby o tym wiedzieliśmy, ale to, co zostało pokazane, jest niezwykle szokujące. Mianowicie dowiedzieliśmy się, że służby, które nie tylko podsłuchują i podglądają, ale te materiały, które mają, przekazują telewizji publicznej. To jest rzecz niebywała, absolutnie niebywała. O tym było sporo tutaj mowy. Ale ja chciałem państwa spytać o przypadek pana Cezarego Gmyza, nazywanego niekiedy dziennikarzem. Pan Cezary Gmyz od 2016 roku, albo coś koło tego, jest korespondentem telewizji polskiej w Berlinie, w Niemczech. I zdaje się, że on też chyba jakiś kontakt z tymi służbami miał i państwo w związku z tym mieli z nim również do czynienia. Czy moglibyście państwo to przybliżyć? Wysoka komisjo, panie senatorze, tak, sprawa z panem Cezarym Gmyzem toczyła się w trybie wyborczym w październiku 2019 roku. To był dokładnie 8 do 10 października i to był także czas, kiedy nas doszło do włamań, jak to wynika z kryminalistycznego raportu Citizen Lab, potwierdzonego także później w podwójnym badaniu przez niezależną instytucję Amnesty International. Było dla nas niezwykle zaskakujące to, że Cezary Gmyz wykazywał w tej sprawie wiedzę na temat konkretnych połączeń, które wykonywał mój mąż i wskazywał daty. W tamtym czasie było to dla nas na tyle zaskakujące, że nie byliśmy sobie nawet w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd ta wiedza rzeczywiście pochodzi. Inwigilacja naszej rodziny w tamtym czasie to jest także złamanie tajemnicy adwokackiej, ponieważ sprawa z Cezarym Gmyzem to nie jest jedyna sprawa o charakterze politycznym, w którą wówczas byliśmy zaangażowani i w którą ja byłam zaangażowana jako pełnomocnik mojego męża. Toczyła się w tamtym okresie także spór z Jarosławem Kaczyńskim. Konkretnie to jest sprawa cywilna o naruszenie dóbr osobistych, o powiązania Jarosława Kaczyńskiego ze spółką Srebrna i o jego rolę i zaangażowanie w sprawie dwóch wież. Także to był właśnie tamten czas, czerwiec 2019 roku. To był czas, kiedy przygotowywaliśmy odpowiedź na pozew, przygotowywaliśmy naszą inicjatywę dowodową, strategię procesową. O tym wszystkim rozmawialiśmy w domu. Kolejna sprawa to jest proces cywilny, który wytoczyliśmy w październiku lub wrześniu 2019 roku, także w okresie inwigilacji, jednemu pracownikowi telewizji publicznej, także za pomówienia. A zatem inwigilacja naszej rodziny ma także wymiar naruszenia i pogwałcenia tajemnicy adwokackiej, a więc tego, co jest w relacji procesowej pomiędzy adwokatem a w sprawie, którą prowadzi, po prostu świętością. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli panie przewodniczący, ta ośmiornica mafijna, bo tak to trzeba nazwać, to miała wiele macek. Dziękuję. Dziękuję bardzo państwu za odpowiedź, panu senatorowi za zadanie pytania. Szanowni państwo, zanim ogłoszę 10-minutową przerwę,
Tradycyjnie powiem, jakie są moje wnioski z wysłuchania pana senatora Krzysztofa Brejzy i pani Doroty Brejzy. Po pierwsze, w mojej ocenie jest jasne, że istnieje związek czasowy i logiczny pomiędzy atakami Pegasusem na telefon pana Krzysztofa Brejzy oraz kluczowymi momentami kampanii wyborczej 2019 roku. Po drugie, w mojej ocenie pan senator Krzysztof Brejza wysoce uprawdopodobnił to, że poprzez ten system manipulowano treścią jego SMS-ów oraz innej komunikacji i wykorzystywano to potem do walki wyborczej, zwłaszcza w telewizji dawniej publicznej, obecnie partyjnej. Wreszcie po trzecie, że jest możliwe, że celem ataków również mogła być chęć uzyskania dostępu do źródeł informacji pana senatora w wielu jego działaniach interwencyjnych, poselskich, w wykrywaniu afer oraz innych podejrzanych działań rządu PiS. I wreszcie po ostatnie, pan senator Brejza przedstawił nam tezę, którą ja tylko zacytuję, nie przesądzając, bo to będzie przedmiotem badań komisji. Tezę, która brzmi w sposób następujący. Grupa służb kontrolowanych przez PiS rozgrywała w 2019 roku kampanię wyborczą. Ogłaszam 10-minutową przerwę do godziny 12:10. Dziękuję bardzo. Po niej będziemy spotykali się z ekspertami prawnymi.
jakim jest Pegasus, przy uwzględnieniu wszystkich jego funkcjonalności jest właściwym narzędziem, a priorycznie wydaje się to nam co najmniej wątpliwe. I niewątpliwie pozostaje zatem obszar do zbadania, czy rzeczywiście w tych konkretnych przypadkach istniały tego rodzaju okoliczności powiązane i uprawdopodobniające możliwość wystąpienia jednego z najpoważniejszych przestępstw po stronie osób inwigilowanych, które tego rodzaju środki mogłyby uruchamiać. Odnosząc się do zaprezentowanego przed nami przez senatora Brejza materiału, bo tylko do tego się oczywiście mogę w tym momencie odnieść, w którym pokazywał, że między innymi uzasadnieniem dla wdrożenia tej kontroli operacyjnej miało być afera tak zwana maskotkowa, no to myślę, że każdy z Państwa jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy Pegasus ze swoją funkcjonalnością jest zasadnie użytym w tym zakresie narzędziem. Natomiast przechodząc już czysto tylko i wyłącznie na grunt prawny, proszę Państwa, proszę pamiętać, że państwo ma dwa cele, to znaczy państwo ma obowiązek ścigać przestępstwa już popełnione i w tym zakresie musi mieć narzędzia, które umożliwiają wykrywanie sprawców oraz pozyskiwanie dowodów, ale państwo też ma obowiązek zapobiegania popełnieniu najpoważniejszym przestępstwom. Nikt z nas zapewne na razie nie wie, z jakiego powodu Pegasus w tych konkretnych przypadkach był stosowany, czy miał zastosowanie na etapie zapobiegawczym i wykrywczym, wykrywczym co do woli popełnienia w przyszłości przestępstwa, czy też był już użyty na etapie w związku z tym, że istniały konkretne podejrzenia popełnienia przestępstwa, prawda? Tu przechodzimy na ten styk ewentualnego wykorzystania narzędzia, jakim jest Pegasus, a w konsekwencji materiałów uzyskanych przez to narzędzie na etapie procesu karnego. I już tu można zasygnalizować, że przy wiedzy, jak dalece to narzędzie potrafi także ingerować w samą treść wytworzonych materiałów, o czym bliżej tutaj będzie mówił pan dr Adam Bechan, wydaje się, że jego wykorzystywanie czy stosowanie po to, żeby pozyskać dowody, które miałyby być użyte w postępowaniu karnym, jest wylewaniem dziecka z kąpielą. No bo jeżeli zakładamy, czy wiemy, że to narzędzie pozwala także nie tylko do pozyskiwania informacji, ale do ich wytwarzania i infekowania narzędzi elektronicznych konkretnymi treściami, no to oczywiście kwestia wiarygodności tak pozyskanego materiału no musi pozostawiać pod bardzo dużym znakiem zapytania. A to w konsekwencji oczywiście, że stawia pod ogromnym znakiem zapytania oparcie rozstrzygnięcia na tak uzyskanym lub spreparowanym materiale. To tyle tytułem wstępu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani senator Morawska-Stanecka. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wiemy już z tego, co usłyszeliśmy na poprzednich posiedzeniach naszej komisji, że ten system stosowano, czy stosuje się, ponieważ uważano, że jest niewykrywalny w zasadzie. Zresztą z wczorajszych wyjaśnień przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli również wynika, że próbowano ukryć jego zakup. Czy naprawdę, z czego wynika takie twierdzenie, że uważa się, że ten program jest niewykrywalny i dlaczego tacy operatorzy jak Google czy Apple nie mogą zabezpieczyć systemów swoich operacyjnych przez Pegasusem? Bardzo dziękuję za to pytanie. Szanowni Państwo, Szanowna Komisjo. Rzeczywiście wokół Pegasusa narosło bardzo wiele jakichś mitów, półsłów, pewnych skrótów myślowych, które rzutują na sposób postrzegania tego narzędzia i pozwolę sobie celem oczyszczenia takiego przedpola informacyjnego przedstawić Państwu te powody, czemu w taki sposób
jest ono postrzegane, czemu wydaje się, że ono działa w sposób przezroczysty, czemu przez długi czas wydawało się, że nie można go wykryć. Żeby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, również odwołując się do wcześniejszych, wczorajszych i przedwczorajszych wypowiedzi członków komisji, że przecież on miał być niewykrywalny, a nagle wykrywalny jest, co takiego się stało, czy jakieś roszczenie powinniśmy kierować względem producenta tego oprogramowania, trzeba się cofnąć dwa kroki wstecz. Dwa kroki wstecz i odpowiedzieć na pytanie o programy komputerowe ogólnie rzecz biorąc. Program komputerowy, czyli system operacyjny Windows, Mac iOS, Android i wszystkie inne programy komputerowe są wynikiem działania kodu źródłowego napisanego przez programistów. W innym słowie linii instrukcji, która jest wykonywana przez komputer. Te instrukcje, te linie kodu idą w dziesiątki, setki tysięcy, a czasem miliony. Innymi słowy, taki Android, który ma kilkadziesiąt milionów linii kodu, może się okazać, że wśród tych kilkudziesięciu milionów linii kodu znajduje się jakiś błąd, znajduje się jakaś luka, znajduje się pewna niedoskonałość, która umożliwi atakującemu w wielkim kolokwialnym skrócie przejęcie takiego urządzenia, przejęcie takiego systemu. I oczywiście ten system może działać niestabilnie, może powodować błędy, może wynikać z tego wiele konsekwencji takich błędów czy takich luk w tym systemie informatycznym, w takim programie komputerowym. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje z punktu widzenia Pegasusa i tego, czym zajmuje się szacowna komisja, jest podniesienie uprawnienia użytkownika, innymi słowy danie komuś prawa do czego nie powinien mieć. I tutaj mamy naszego administratora systemu, Pegasus, który uzyskuje w nieuprawniony sposób, bądź uprawniony, dostęp do systemu informatycznego na skutek wykorzystania jakiejś luki. I teraz, czemu Google albo Apple nie może zabezpieczyć tych systemów? No oczywiście on może zabezpieczać i zabezpiecza te systemy na bieżąco, ale żeby system został zabezpieczony, wpierw producent takiego systemu musi wiedzieć, że taka luka istnieje. Bardzo bym prosił o pokazanie pierwszego slajdu celem zobrazowania, na jakiej zasadzie działa w ogóle Pegasus. Na jakiej zasadzie... Wpierw mamy wydanie programu. Program się pojawia na rynku. Użytkownicy korzystają z tego programu, ale w pewnym momencie ktoś odkrywa, haker czy grupa jakaś odkrywa lukę w tym programie, błąd, który umożliwia przejęcie na przykład systemu. I teraz w optymalnym świecie taka osoba czy taka instytucja, która taki błąd odkrywa, przekazuje producentowi informację, macie lukę w systemie. Macie lukę w systemie, co się dzieje, producent się dowiaduje o tej luce, to mamy trzecią kropeczkę, wydaje aktualizację, pracuje nad poprawieniem tej luki, wydanie aktualizacji, to co bardzo często, codziennie, prawda, jak włączacie Państwo komputery, czy włączacie telefony komórkowe i system do aktualizacji, co to jest? No to jest właśnie aktualizacja błędów, które zostały zgłoszone producentowi, on je pisał, poprawił i wypuścił, tak? Bardzo często my ignorujemy tę aktualizację, a że to jutro i tak dalej, oczywiście narażając się na potencjalny atak ze strony tej luki, którą od tego czerwonego punktu, o której może już wiedzieć duża część przestępców komputerowych. I teraz dopiero w momencie aktualizacji tej luki systemu, programu komputerowego przez użytkownika, ta luka jest zamknięta. Ale co to jest Pegasus? Co nas interesuje z punktu widzenia Pegasusa? Interesuje nas ta dziura, ten okres czasu pomiędzy odkryciem luki a powiadomieniem producenta. Luki w tym obszarze, w tym okresie czasu nazywane są lukami zero day, dnia zerowego. Co to znaczy? To znaczy, że producent nie wie, że w ogóle taka dziura jest. Skoro nie wie, że taka dziura jest, no to się nie da jej załatać. To znaczy, że jesteśmy bezbronni w stosunku do ataków, które takie luki powodują. Innymi słowy, można atakować systemy bez żadnych przeszkód,
No bo z oczywistych powodów nie da się zabezpieczyć systemu. Nie jesteśmy sami w sobie w stanie napisać aktualizację Windowsa czy Androida. No i takie luki są oczywiście bardzo wysoko cenione na rynku przestępczym. Są specjalne serwisy agregujące i skupujące z rynku takie błędy. Cena takich luk może dochodzić do milionów dolarów. Jeżeli będziemy, tak, kilka milionów dolarów można dostać za lukę, to co w poniedziałek eksperci z Toronto wspominali o tych no-click, tak, czy bezklikowych, bezinterakcyjnych lukach, czyli takich lukach, które umożliwiają zaatakowanie systemu bez jakiegokolwiek działania ze strony użytkownika. Czym jest zatem Pegasus? Pegasus to jest tak naprawdę program, który agreguje określoną ilość, ile nie wiemy, kilkanaście, kilkadziesiąt, być może kilkaset takich luk zero day, o których nikt nie wie. Dlatego on jest tak skuteczny. Jak rozmawiamy o odpowiedzialności czy możliwości procesowego wykorzystania materiałów zgromadzonych w wyniku działania tego programu, powinniśmy patrzeć szerzej na wszystkie programy, które korzystają z tych samych funkcjonalności, bo Pegasus jest tylko jednym z przykładów. To nie jest jedyny program, on jest najbardziej znany. Dlaczego on jest najbardziej znany? No, dlatego, że został odkryty, tak? To jest druga część pytania, pani marszałek, jak on został w takim razie odkryty, jeżeli wykorzystywane są te luki zero day, o których nikt nie wie. To znowu wracamy do poniedziałkowego posiedzenia. Eksperci z Citizen Lab sygnalizowali przykład i przypadek pana Ahmeda Mansora, to jest taki działacz na rzecz praw obywatelskich w Arabii Saudyjskiej, który był już wcześniej przedmiotem różnych ataków i nagle dostał SMS-a z jakimś linkiem. I on jakby w obawie, że to może być jakiś przykład znowu ataku, wysłał ten telefon, nie klikał w ten link, wysłał ten telefon do Citizen Lab, którzy w sandboxie, czyli w takim testowym jakby środowisku programistycznym odpalili ten link i co dostali? Dostali Pegasusa. To był tak naprawdę ten pierwszy raz, kiedy tego Pegasusa odkryto. 2017, aż mówi się, że ten program działał od 2010 roku. Rzeczywiście bardzo skutecznie działał przez... Panie doktorze, prosiłbym o zmierzanie do konkluzji. Trochę szybsze. Staram się jak mogę. W związku z tym... Czy ta tajność tego programu była wynikiem szeregu czynności przypadkowych, które doprowadziły do jego odkrycia. Ale tak, nie da się zabezpieczyć przeciwko takim programom. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Dopóki producent się nie dowie, że taka luka istnieje, no to jej nie załata. Dopóki się nie załata, możemy być przedmiotem ataku, a to, co potrafi ten program, no to już wielokrotnie było przedmiotem pracy. Oczywiście jeszcze będziemy dzisiaj o tym mówić, dlatego że niektóre z tych funkcjonalności rzeczywiście są pod kątem możliwości wykorzystywania procesu bardzo, bardzo, bardzo wątpliwe. Panie doktorze, to ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy te wszystkie, pan tutaj bardzo szeroko tłumaczył sposób działania i funkcjonowania tego Pegasusa, czy to jest narzędzie, które jest zaprojektowane po to, żeby ścigać normalnie w kraju przestępstwa, pospolite przestępstwa, czy nie? Absolutnie nie. To było nawet same funkcjonalności tego programu sugerują, że to miało być narzędzie, którego celem miały być grupy terrorystyczne, wysoko wykwalifikowana przestępczość zorganizowana. Nawet takie funkcjonalności, o których się mówi w kontekście Pegasusa, czyli na przykład możliwość za pomocą wykorzystania żyroskopu w telefonie do tego, żeby zbadać układ pomieszczeń,
Tak? Czemu to miało służyć? Ano temu miało służyć, że terroryści się spotykali i administrator takiego systemu widzi, jak wygląda rozkład pomieszczeń, gdzie wysłać, jak będzie wchodziła grupa szturmowa, żeby wiedziała, jak, gdzie ma atakować i co może spotkać. To temu służyło, tak? To nigdy nie miało na celu rozpracowywanie drobnej przestępczości, biorąc pod uwagę na stopień inwazyjności tego narzędzia. Oczywiście to narzędzie jest wykorzystywane w wielu krajach, ale w taki sposób jak u nas, ale my mówimy o Arabii Saudyjskiej, mówimy o Meksyku, mówimy o Panamie, mówimy o krajach, które wykorzystują te narzędzia dokładnie w taki sam sposób, takie samo modus operandi jak w Polsce. Przeciwnicy polityczni, opozycja, dziennikarze, to jest model, który się rzeczywiście w takich krajach powtarza z wykorzystaniem tego narzędzia. Dziękuję. Pan marszałek Michał Kamiński, bardzo proszę. O ile ja dobrze rozumiem, pani zwłaszcza wypowiedź, to po pierwsze, ta broń cybernetyczna, jaką jest Pegasus, jest praktycznie, czy informacje zdobyte przez nią są praktycznie z punktu widzenia polskiego prawa nie do wykorzystania w sensie procesowym. Pewnie jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja, bo my mamy dwa etapy, znaczy tak jak... Mamy w ogóle, po pierwsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten materiał w ogóle zafunkcjonuje procesowo. A to trzeba sobie zdawać sprawę, że w działalności służb specjalnych zdecydowanie rzadziej informacje uzyskane w ramach kontroli operacyjnej. Właśnie ja dlatego pani profesor o to pytam, bo istotą działania takich służb jak wywiad na przykład, czy kontrwywiad, nie jest przede wszystkim zdobywanie informacji o charakterze procesowym, bo ich celem nie jest skazanie jakiegoś konkretnego przestępcy, tylko zabezpieczenie interesów państwa poprzez zdobycie informacji bądź manipulację tymi informacjami. Natomiast, jak rozumiem, z punktu widzenia ścigania i gromadzenia dowodów popełnionego przestępstwa, Pegasus w rękach takiej służby jak Centralne Biuro Antykorupcyjne jest z punktu widzenia polskiego prawa po prostu nieskuteczny. Znaczy moim zdaniem jest wysoce wątpliwy, dlatego że tak, no z jednej strony mamy tą ocenę a prioryczną, czy w ogóle dopuścić dowód, jeżeli tam formalnie wszystko by się zgadzało, czego pewnie też dojdziemy, może być wątpliwe, to sam dowód byłby dopuszczalny, natomiast sąd musi sobie odpowiedzieć później jeszcze na jedno pytanie, czy informacja, jaka z tego dowodu wynika, jest dla niego wiarygodna. I teraz jeżeli my wiemy, że operator programu, jakim jest Pegasus, może manipulować treściami, jakie zawarte są w danym urządzeniu, może wszywać tam dodatkowe inne treści, może je przestawiać i tak dalej, i tak dalej, no to oczywiście każdy rozsądnie myślący sąd, nie chcę antycypować oczywiście ocen sędziowskich, natomiast no każdy rozsądnie myślący człowiek zapewne pojawi się przed nim wątpliwość, czy w istocie przekazany mu potem materiał w ramach prowadzonej kontroli przy użyciu takiego środka jest materiałem, który rzeczywiście pochodzi od osoby, która występuje w charakterze oskarżonego, czy też jest materiałem, który został spreparowany. Tu nie wiem, czy kolega chyba nie zdążył też o tym powiedzieć, że cały problem z Pegasusem polega też na tym, że my nie jesteśmy na dzień dzisiejszy... Może oddam tutaj głos, jeżeli chodzi o te kwestie dowodowe i ewentualne zbadanie także, czy da się to wykryć, tak? Czy jakiś materiał jest pochodzenia pierwotnego, czy został... celowo spreparowane. Bo, proszę Państwa, to jest właśnie ta jakby kluczowa kwestia, do której właśnie chciałem przejść. Czy my jesteśmy w stanie procesowo zbadać przez biegłego, że dany telefon został zainfekowany Pegasusem? I teraz ktoś może powiedzieć, no tak, no przecież sprawdzono przez Citizen Lab telefon pana mecenasa Giertycha, pana senatora Brejzy. To znaczy, że można to zrobić. No ale proszę Państwa, to jest jedno ale.
Dlatego, że ja nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że jest narzędzie, i to jeszcze wiadomo jakie narzędzie, jak działające, nawet opublikowane na repozytoriach, na GitHubie, w jaki sposób weryfikować, czy dane urządzenie zostało zinfekowane Pegasusem, to jego producent tego samego dnia, kwadrans później, zaczął pracę, żeby zmienić sposób logowania i zmienić sposób działania, tak żeby następczo nie dało się tego zrobić. To nie jest tak, że ta wersja Pegasusa to jest nadal wersja sprzed X lat temu, prawda? Oni cały czas nad tym pracują, ten system cały czas działa. Co to oznacza? To oznacza tylko tyle, że ktoś może dzisiaj wziąć telefon i dowolny, zostaje zatrzymany dzisiaj nośnik informacji. Wykorzystujemy to narzędzie sprzed roku, dwóch, Citizen Lab, do sprawdzenia, dostępne w internecie, czy telefon był infekowany Pegasusem. No, okazuje się, że nie był. Ale co się może okazać? Że to nam nic nie powie. Dlatego, że ten program już mógł zostać zmieniony 2 lata wcześniej. I być może za rok, za 2, za 3 pojawi się nowe narzędzie, już uwzględniające zmiany tego kodu źródłowego Pegasusa, które nagle nam powie, a jednak on był infekowany tym urządzeniem, znaczy tym oprogramowaniem. Jakby nie można w związku z tym patrzeć, że wykorzystujemy narzędzie sprzed iluś lat do weryfikacji tego, czy telefon nie został zainfekowany. Ja mam jedno pytanie, jakby bardzo kluczowe z punktu widzenia polskiego prawa, bo to, co słyszymy w wyjaśnieniach reprezentantów obozu rządowego, to słyszymy tak. Były popełniane przestępstwa, za każdym razem sąd wydaje zgodę na podsłuch w przypadku, kiedy jest uzasadnione podejrzenie i tak dalej, i tak dalej. Ja mam do pani profesor pytanie, do państwa, przepraszam, mam pytanie. Czy na gruncie polskiego prawa jest w ogóle możliwe, by jakikolwiek sędzia wiedzący, że wydaje zgodę na agresję systemem Pegasus, zgodził się, znając polskie prawo i znając, czym jest system Pegasus, na tego typu użycie tej broni? Mówiąc krótko, czy przedstawiciele rządu nie mówią prawdę, mówiąc, że sędziowie mogli się zgodzić na coś takiego? Panie senatorze, to jest zdecydowanie bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. Po pierwsze, no nigdy nie da się odpowiedzieć na pytanie, czy jakiś sędzia czegoś nie zrobi. Natomiast trzeba mieć na względzie całą procedurę, która zmierza do wyrażenia zgód na zastosowanie kontroli operacyjnej. Może zacznijmy od tego, że oprócz podsłuchu rozumianego jako kontrola operacyjna, która jest bardzo szerokim pojęciem, dlatego że zakłada nie tylko możliwość podsłuchu, ale także uzyskiwania treści korespondencji, wnikania w wszystkie treści, jakie zawarte są na nośniku informatycznym. My mamy też podsłuch procesowy stricte uregulowany. No i pierwsza rzecz, proszę państwa, że właściwie zdecydowana większość, 90% chyba podsłuchów, to są jednak podsłuchy robione w trybie kontroli operacyjnej, czyli na podstawie przepisów operacyjno-rozpoznawczych, a to ma duże znaczenie, bo odbywa się to najczęściej w ogóle przed wszczęciem postępowania karnego, jakby w takiej strefie jeszcze niebytu z procesowego punktu widzenia. No do tego jest potrzebny wniosek odpowiednich służb zatwierdzony przez prokuratora. Taki wniosek wpływa do sądu. I proszę państwa, to jest materiał operacyjny, który my w dniu, w którym podejmuje decyzję, nie ma żadnych przesłanek, żadnych narzędzi tak naprawdę z możliwości zweryfikowania prawdziwości tego wniosku. Proszę też pamiętać, że to są wnioski robione w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Te materiały są po prostu objęte, są traktowane jako informacje niejawne. Co może nie jest jeszcze takim wielkim problemem, bo oczywiście sędzia ma do nich dostęp przy pewnych ograniczeniach fizycznych, ale ma. Natomiast nie ma już takiej łatwości po pierwsze uzupełnienia tego materiału, bo o tym, które materiały niejawne zostaną sądowi przekazane, decyduje ich dysponent. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, właściwie nie ma żadnych
faktycznych możliwości zweryfikowania prawdziwości informacji zawartych w tych materiałach. I teraz może ja to zobrazuję takim porównaniem do sytuacji, kiedy stosuje się tymczasowe aresztowanie, które już jest czynnością stricte procesową. Jakby z zewnątrz patrząc, można powiedzieć, że to są podobne sytuacje, jedno i drugie, zaraz też o tym powiem, jest stosowane w trybie najczęściej na dyżurach, więc jakby kontekst sytuacyjny może jest zbliżony. Niemniej jednak areszt tymczasowy wykonywany w ramach czynności procesowych, co prawda ciągle jeszcze musi być uprawdopodobniony, a nie udowodniony, ale już uprawdopodobniony takimi dokumentami, takimi materiałami, które będą miały potem dowodowe znaczenie. Innymi słowy, będą to zeznania świadków podpisane przez tych świadków. Co więcej, wiadomo, że areszt tymczasowy jest czymś, co jest jawne, chociażby dla bezpośrednio zainteresowanego, prawda? Postępowanie przygotowawcze jest rejestrowane, nie jest objęte samo co do zasady oczywiście żadnymi klauzulami tajności. Krótko rzecz ujmując, osoba, która jest, wobec której stosowany jest ten środek, zawsze, niezależnie ile ona w tym areszcie spędzi, będzie mogła skontrolować, tak, dlaczego, w oparciu o jakie materiały, w oparciu o jakie informacje sąd zdecydował się ten środek zastosować. Kiedy mówimy o zgodzie na kontrolę operacyjną, mamy materiały niejawne, niedowodowe. To nie są protokoły, najczęściej, a nie, może się zdarzają, natomiast z tego, co jest mi wiadome, są to materiały stricte operacyjne. Zwykle są to notatki sporządzone przez pracowników operacyjnych odpowiednich służb, których możliwość weryfikacji co do ich wiarygodności w praktyce na tym etapie nie istnieje. Ona się pojawi ewentualnie w przyszłości, jeżeli ta kontrola operacyjna w jakimś zakresie wypłynie, chociażby właśnie w ten sposób, że później materiały podczas jej stosowania będą przetwarzane przed sądem. I to jest pierwsza kwestia. Proszę się teraz spróbować postawić w roli sądu, który ma podjąć decyzję, powinien też działać jednak w zaufaniu do służb, no jest to poparte zgodą prokuratora i ma przedłożone jakieś materiały, które mogą wskazywać na popełnienie groźnego przestępstwa i równocześnie nie ma rzeczywistych, realnych narzędzi zweryfikowania wiarygodności tych materiałów. Proszę Państwa, no nie jest tajemnicą, to już też było wielokrotnie podczas tych dyskusji, które prowadzone są w ostatnich dniach przekazywane, ale także wcześniej wielokrotnie były tego rodzaju badania prowadzone. No nie ma statystyki, nie ma wyższej statystyki skuteczności akceptacji przez sąd określonych działań niż statystyka dotycząca kontroli operacyjnej. To jest przerażające, myśmy to wielokrotnie sygnalizowali. Ja dysponuję badaniami sprzed kilku lat, gdzie sądy odmawiały zgód w przypadku 1,1%, 0,1% wniosków w skali, wtedy to było odpowiednio 8600 wniosków, łączna procentowo liczba odmów przez sąd 1%, prawda? Przy skali 7400 wniosków sąd odmówił 0,1% w 10 sprawach na 7500. Proszę Państwa, no też pytanie, dlaczego tak się, jeżeli popatrzymy na statystykę tymczasowego aresztowania, czy statystykę skazań, to one nie wyglądają tak. Wielokrotnie częściej zdarza się, że sąd odmawia stosowania tymczasowego aresztowania. To pokazuje, proszę Państwa, co bezradność sądu. Od wielu lat też zwraca się na to uwagę, że trochę uczyniliśmy sobie z sądu takie miejsce, że jak coś wrzucimy do sądu, to już super, wszyscy mamy czyste sumienie, że zabezpieczyliśmy w sposób właściwy prawa, wolności, bo to będzie rozstrzygał o tym sąd. Tylko że sąd jeszcze musi mieć narzędzia. Ja prowadziłam wywiady z sędziami, dlaczego tak się dzieje i odpowiedź była właśnie taka, że no a jak my mamy zweryfikować i dlaczego mamy kwestionować i podważać informacje przedstawiane nam przez służby. Przecież nam nie wolno domniemywać, że one działają w swojej wierze. Pytam, no dobrze, ale skąd się biorą te sporadyczne, bo sporadyczne odmowy? Jednak się biorą. No i proszę Państwa, tu odpowiedź była jeszcze bardziej rozczarowująca, bo to było, no to przypadki, kiedy po prostu błędnie wniosek sformułowali. Na przykład na przestępstwo niekatalogowe. Ja oczywiście, proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że w indywidualnych przypadkach to może wyglądać inaczej, natomiast pokazuję mechanizmy. Do tego mechanizmu trzeba dołożyć jeszcze dwie kwestie, a mianowicie kwestie warunków, w jakich faktycznie się odbywa rozstrzyganie tych wniosków,
Z informacji, które sąd rozstrzyga o tych wnioskach w składzie jednoosobowym, zostaje sam z tą decyzją, co też jest nie bez znaczenia z psychologicznego punktu widzenia. Te wnioski są przydzielane sędziom, przynajmniej takie mam informacje, jeżeli chodzi o Sąd Okręgowy w Warszawie, przez który przechodzą zdecydowana większość wniosków, akurat chyba wszystkie sobie przechodzą przez Sąd Okręgowy w Warszawie, ale także w Krakowie wnioski są rozpoznawane przez sędziów dyżurujących. Proszę zobaczyć, to też ma ogromne znaczenie, dlatego że służba, dyżury sędziów są jawne. Służby wiedzą w takim razie, w razie czego, kiedy z tym wnioskiem wystąpić. Taki mechanizm na pewno nie jest mechanizmem idealnym, prawda? To jest druga rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, oceniając jakby kontekst i udzielając odpowiedzi na pana pytanie, czy to w ogóle jest do pomyślenia. I trzecia rzecz, może najbardziej kuriozalna, tylko że w życiu niestety takie rzeczy też odgrywają znaczenie. Konstrukcja ustaw policyjnych nie zakłada jakby odpowiedniego w ogóle tutaj stosowania KPK, tylko w pewnych momentach. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ostatecznie tak się składa, że formularze, na których, bo to wynika z rozporządzenia, one są załącznikiem do rozporządzenia, natomiast na których wydawane są stosowne decyzje w ramach tego całego postępowania, formularz przewiduje, że sąd ma obowiązek uzasadnić tylko i wyłącznie decyzję o odmowie zastosowania. Wtedy, kiedy wyraża zgodę, tego uzasadniać nie musi. Proszę państwa, my oczywiście możemy wymagać od sądów heroicznych postaw i tak dalej, natomiast z drugiej strony musimy oceniać przepisy pragmatycznie. Więc to po części tłumaczy, dlaczego ta statystyka wygląda tak, jak wygląda. Natomiast jak mówię, tam jest bardzo dużo elementów, bo tam jest element po pierwsze weryfikacji, po drugie jednak możliwego do przewidzenia doboru sędziego, który będzie być może bardziej wrażliwy wniosek rozpoznawał. Tak może być, nie twierdzę, że tak jest. Po trzecie kwestia tej całej otoczki psychologicznej, jaka jest tworzona dla sądu. Wygodniej ci będzie, jak nie będziesz czegoś tam kwestionował, co też może być i nie bez znaczenia. Tutaj jeszcze chciałam. Bardzo proszę, natomiast proszę państwa ponownie o bardziej zwięzłe odpowiedzi. Nie mamy więcej niż pół godziny, a jeszcze jest wielu senatorów, którzy chcieliby zadać pytania. W tym tempie zadamy jeszcze trzy. Dobrze, Wysoka Komisja, Panie Marszałku, więc ja postaram się tak bardzo jakby syntetycznie jeszcze jakby uzupełnić wypowiedź Pani Profesor, jakby rozwijając tą hipotezę jakby Pana Marszałka Kamińskiego. Wydaje się, że Państwo jakby pytając o to, czy jakikolwiek sędzia by jakby wyraził zgodę na Pegasusa, jakby zakładacie, że sędzia wie, jakie instrumentarium techniczne zostałoby uruchomione. Tymczasem, proszę Państwa, tak naprawdę my do niedawna, jakby część z nas jakby też nie wiedziała, jakby jakie możliwości ma to oprogramowanie szpiegowskie, a sędziowie też nie mieli. Ja optymistycznie uważam, że żaden sędzia w naszym kraju mimo wszystko by nie zastosował w takich normalnych jakby sytuacjach kontroli operacyjnej, wiedząc tak naprawdę, czym jest w tym konkretnym przypadku. I tutaj jakby najchętniej postawiłbym przecinek i rozwinął jakby ten wniosek, ale wydaje mi się, że to powinno być w miarę jasne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana senatora Sławomira Rybickiego o zadanie pytania. Dziękuję. Proszę państwa, sprawa inwigilacji w Polsce jest tematem bieżącym, ważnym i myślę, że będzie przedmiotem też debaty, dyskusji w wielu polskich domach. Gdybym mógł prosić państwa o zwięzłe, syntetyczne wytłumaczenie również naszym widzom. Czy kontrola operacyjna przy użyciu takiego narzędzia, jakim jest Pegasus, o którym już tak dużo wiemy, zastosowana wobec, bo tu jest realny kontekst, to są trzy konkretne przypadki udowodnione, ale być może jest ich znacznie więcej, wobec senatora Brejzy, adwokata Romana Giertycha i pani prokurator Wrzosek przy użyciu takich narzędzi była adekwatna i proporcjonalna do kontekstu tego prawnego, czy taka głęboka też ingerencja w sferę prywatną, na przykład rodziny państwa Brejzów, dotykająca też tajemnicy komunikacji, korespondencji, była proporcjonalna
do okoliczności sprawy. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozwolę sobie jakby odpowiedzieć na pytanie pana senatora jakby w miarę możliwości wprost, ale jakby też nie unikając tego, jak wyglądają te regulacje poświęcone kontroli operacyjnej. Podstawowa reguła jakby związana jakby z uruchamianiem kontroli operacyjnej, niezależnie od tego, jaka służba by to robiła, to jest jakby zasada subsydiarności. Subsydiarność mówi o tym, że sięgamy po tego typu drastycznie jakby wkraczający w sferę prywatności, jakby w sferę jakby wolności komunikacyjnej środek, tylko jeżeli inne środki okazałyby się bezskuteczne lub były nieprzydatne. Badania, które prowadziła pani profesor Szumiło-Kulczycka, jakby pokazują, że niestety jakby te wnioski, jakby tutaj nawiązuję do mojej ostatniej wypowiedzi, jakby one są dosyć ogólne. One jakby de facto jakby pewnie nie umożliwiają jakby w wystarczający sposób jakby skontrolowania, jakby co tak naprawdę będzie, jakby co jest zamierzeniem organu, prawda? I tutaj jakby z tej perspektywy sąd ma pewnie zbyt małą jakby wiedzę na ten temat. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jakby ta subsydiarność popycha nas w kierunku proporcjonalności. Teraz jakby im bardziej jakby sięgamy po środki takie drastycznie jakby wkraczające w sferę naszych praw i wolności obywatelskich, tym jakby muszą to być najbardziej wyjątkowe sytuacje. Teraz zwróćcie państwo uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę, rozwijając to, o czym pani profesor powiedziała na początku, myślę, że w sytuacji drastycznego, skrajnego zagrożenia terrorystycznego, pamiętacie państwo na przykład zamachy terrorystyczne w Londynie, bylibyśmy skłonni, myślę, wszyscy uznać, że czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy nasza polska policja powinna mieć instrumenty, dzięki którym jakby potencjalnego terrorystę namierzymy, zapobiegniemy, prawda? Jakby pewnym... Prawda? Dokładnie. Natomiast jakby jeżeli im dalej jakby odchodzimy od tych zagrożeń o takim znaczeniu, powiedziałbym, kapitalnym dla bezpieczeństwa obywateli, tym tak naprawdę jakby podstawy do tego, żeby uruchomić kontrolę operacyjną, są słabsze. Oczywiście to jakby bierze to na siebie sąd, proszę państwa. I teraz jakby tu jest ważna rzecz. Tak naprawdę przepisy o kontroli operacyjnej kiedyś funkcjonowały w praktyce głównie o podsłuchy pozaprocesowe. Teraz jakby stajemy przed nowymi zupełnie wyzwaniami technicznymi i teraz jakby musimy zweryfikować, i to jest, uważam, jedna z kluczowych rzeczy, którą komisja też powinna się zająć, zweryfikować katalog przestępstw, jakby, który umożliwia w ogóle sięganie po pewne formy inwigilacji. Teraz zobaczcie państwo, na przykład w przypadku jakiejś takiej przestępczości, którą byśmy osadzili w sferze jakiejś korupcyjno-gospodarczej, na przykład moglibyśmy uznać, że podsłuch jest wystarczający, prawda? Ale jakby teraz możemy sobie wyobrazić katalog, który byłby węższy, tak? Jakby ograniczał się na przykład do terroryzmu, jakiejś takiej bardzo niebezpiecznej przestępczości zorganizowanej, i tam na przykład byśmy mogli powiedzieć oprogramowanie szpiegowskie, które wchodzi na telefon, jest zupełnie okej. Okay. Inna sprawa jest taka, że pojawia się oczywiście pytanie, jakby, czy oprogramowanie szpiegowskie, które pozwala na modyfikację danych na urządzeniu, jakby cokolwiek da nam potem dowodowo, ale wydaje mi się, że ten wątek jakby został jakby wystarczająco dobrze wyjaśniony. Więc jakby nie wiem, czy panie senatorze, jakby wyczerpałem jakby to pytanie, ale wydaje się, że jakby tutaj ta subsydiarność jakby daje pewną odpowiedź, prawda? To znaczy, że można, jeżeli można użyć innych środków, nie stosuje się środków, które mają większy zakres, więc pytam w tym konkretnym kontekście tych trzech przypadków stanu faktycznych, czy te narzędzie, które zostało użyte i potwierdzone przez badaczy w Toronto, było proporcjonalne, czy nie było proporcjonalne? Panie senatorze, ja oczywiście jakby nie dam się sprowokować do tego, żeby rozstrzygnąć jakiekolwiek kwestie faktyczne, jakby i pozostanę przy kwestiach prawnych. Zacytuję ustawę. Zastosowanie kontroli operacyjnej jest możliwe, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne. I tu stawiam kropkę. Proszę, jeżeli też można tutaj krótko, proszę państwa, bardzo proszę. Stanowcze odpowiedzi na takie pytania. Teraz proszę, odpowiada pani profesor. To znaczy stanowcza odpowiedź na takie pytanie nie jest możliwa bez ustalenia okoliczności, w jakich tego rodzaju kontrolę w stosunku do tych czy innych osób zastosowano, tak? Bo najpierw trzeba wiedzieć, jaki był wniosek, jakie były materiały, które zostały przedłożone na uzasadnienie tego wniosku. I to jest pierwsza rzecz. Jak długo tego nie wiemy, oczywiście udzielenie stanowczej odpowiedzi też nie jest możliwe. Bardzo proszę, pani senator Kochan. Ja rozumiem, proszę państwa, że ta sfera rozwoju techniki, także podsłuchiwania nas, no Wielki Brat czuwa, jest w ogóle ogromnym problemem w dzisiejszym świecie, bo właściwie przestaliśmy być anonimowi, przechodząc przez jezdnię czy wchodząc do banku, już jesteśmy w jakiejś sieci i można o nas jakieś informacje, nie mówię już o mediach społecznościowych, ale mówię o technikach operacyjnych. Zatem pierwszą podstawową przesłanką, w której występuje się o objęcie kogokolwiek techniką operacyjną, musi polegać na uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez tego kogoś przestępstwa.
Pan doktor, właśnie, czy nasze przepisy to tak jednoznacznie i bezdyskusyjnie precyzują? To pierwsze. W związku z tym rozwinę dalej. Jeśli jest tak, że w przypadku trzech osób, o których mówimy, państwo nie znacie, my też nie znamy, wniosków, jakie składano, ale naszym zdaniem, po tych doświadczeniach trzeciego dnia pracy komisji, z nich wynika, że ani sędziowie, ani opinia publiczna nie zdawaliśmy sobie w ogóle sprawy z tego, że tak cybernetycznie agresywne narzędzie jest w posiadaniu polskich służb. To wykryli dziennikarze, ale bardzo długo rządzący się tego wypierali, więc nikt, łącznie z sędziami rozpatrującymi ewentualnie rozstrzyganie tej kontroli operacyjnej, nie był w stanie przewidzieć, że służby użyją czegoś, o czym nikt, łącznie z opinią publiczną i zdaje się premierem, nie miał wiedzieć. Zatem tak, państwa obecność tutaj, jednym z zadań naszej komisji jest wypracowanie takiego sposobu precyzyjnego prawa, które, to będzie bardzo trudne, bardzo tu liczymy na współpracę z państwem, które pozwoli nam ustrzec się od takich operacyjnych ataków na ludzi, wobec których nie toczy się żadne postępowanie. Także umożliwiające sędziom właściwy sposób podejmowania decyzji, a nie w zamknięciu jednoosobowo i jak przeciw, to z uzasadnieniem. Więc tego rodzaju rzeczy, ale na pewno uzasadniony powód, dla którego podejrzewa się kogoś o przestępstwo, winien być powodem wszczęcia tej kontroli operacyjnej. To znaczy jakby dwie kwestie, to znaczy, tak jak mówiłam, kontrola operacyjna może być uruchomiona zarówno dlatego, że już zostało popełnione przestępstwo i wtedy rzeczywiście, tak naprawdę, to wtedy powinien być wszczęty proces i normalnie rzecz ujmując podsłuch procesowy, jeżeli już, czego niestety od wielu lat też najczęściej przechodzą na kontrolę operacyjną, czyli nie wszczynano procesu, bo tak jest wygodniej, bo tak jest tajniej i mogę jeszcze długo na ten temat mówić, ale wiem, że czas nas goni. Druga rzecz, kontrola operacyjna może być także uruchomiona, zanim zostało popełnione przestępstwo, dlatego że istnieje uzasadnione podejrzenie jego popełnienia. Uwaga, niestety mamy taki przypadek, większość służb ma wskazane, że kontrola operacyjna może być zastosowana celem zapobieżenia, wykrycia i zapobieżenia popełnienia przestępstwa. W przypadku ABW i SKW, ale także w przypadku CBA, jest wyraźnie wskazane, że kontrola operacyjna może być zastosowana także w celu rozpoznawania przestępstw. Ponad 10 lat temu zwracałam uwagę, że rozpoznawanie przestępstw, o ile jestem w stanie zaakceptować w przypadku takich służb jak ABW i SKW, to w przypadku CBA grozi niestety nadużyciami. No. No. Tu jeszcze proszę. Dziękuję. Jeszcze tylko dodam, jeśli pan przewodniczący pozwoli jeszcze, jakby odnośnie tego prawdopodobieństwa, bo jakby te terminy, których używa pani jakby senator, dotyczą jakby głównie jakby kwestii procesowych, bo w procesie mamy tak, że uruchamiamy proces, gdy jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, stosujemy na przykład areszt, gdy jest wysokie prawdopodobieństwo. Natomiast jakby na etapie jakby czynności operacyjno-rozpoznawczych, jakby te jakby ustawy wszystkie mówią jakby o wykrywaniu, zapobieganiu i jakby tutaj jakby ustawodawca w tej chwili pozwala na znacznie więcej i tak naprawdę jakby tutaj ten stopień tego prawdopodobieństwa jest, wydaje mi się, dla sądu niemal niemożliwy do jakby zbadania na etapie takim, gdzie ma notatkę operacyjną, że służby mają wiadomość o prawdopodobnym jakimś działaniu, jakiejś aktywności kryminalnej. Więc jakby tutaj jest też daleko idąca niedoskonałość jakby tych instrumentów, którymi dysponujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan senator Wadym Tyszkiewicz. Ja mam pytanie, mam trzy pytania, ale spróbuję szybko, tak, i szybka odpowiedź. Czy osoba, wobec której stosowana była kontrola operacyjna, jest o tym powiadamiana? Momencik. Oczywiście nie w trakcie trwania procedury, bo to jest jasne, ale na przykład po pół roku, po roku, po zakończeniu tego postępowania, czyli jesteśmy śledzeni, na przykład podsłuchiwani i nigdy się o tym nie dowiemy? Tak, ale co pani profesor? Znaczy, jak zawsze, jak prawnie gotuję, to zależy. To znaczy, w przypadku, kiedy materiał uzyskany podczas kontroli wpływa do sądu, jest przekazywany prokuratorowi, wpływa do sądu, bo jest materiałem dowodowym, to ona się o tym dowiaduje. W ramach czynności procesowych może się zapoznać z materiałem, który został zebrany w toku kontroli operacyjnej
zdecydowanie większe bariery, kłody ta osoba ma, kiedy chce się zapoznać z materiałem przedłożonym na uzasadnienie wniosku do kontroli operacyjnej. Zdarzają się w takich przypadkach odmowy i po prostu nie dostaje takich informacji. Jeszcze bardziej sytuacja komplikuje się wtedy, kiedy kontrola operacyjna nie zaowocowała znalezieniem materiałów, które zostały przekazane później prokuratorowi i nie znalazła swojego wydźwięku w toku postępowania sądowego, czyli nie przynosi takiego materiału, który przechodzi w czynności procesowe. W takich sytuacjach ta osoba nie jest informowana. Większość osób nie wie w ogóle, że była obiektem kontroli operacyjnej. Może też powiem, jaka to jest skala, kiedy kilka lat temu prosiliśmy o przedstawienie przez służby informacji, ile, w ilu przypadkach spraw, wiedząc ile kontroli operacyjnych stosowała dana służba, w ilu przypadkach spraw potem materiały zebrane podczas kontroli przekazywane było prokuratorowi. A w wielu przypadkach kończyła się i koniec, tak? No więc proszę Państwa, największa wskaźnik jeszcze miała policja, to było 20% spraw. Natomiast no, takie służby jak ABW 6%, CBA około 10%, czyli innymi słowy, zobaczcie Państwo, jak ogromna ilość kontroli operacyjnych kończy się i efektu tej pracy operacyjnej tak naprawdę poza służbami nikt potem nie kontroluje. Ponieważ nie zawiadamia się sądu o bezskutecznych kontrolach operacyjnych, istnieje obowiązek powiadomienia prokuratora o zakończeniu, ale nie z ustawy wynika obowiązek powiadomienia o fakcie zakończenia, natomiast jakby nie ma obowiązku przedkładania materiałów, to po co prokurator miałby je weryfikować, skoro trudno oczekiwać, że prokurator będzie zapoznawał się z 3-miesięcznymi odsłuchami, jeżeli służba mówi, ale tam nie ma dowodów, tak? Ale to też, i proszę Państwa, co się dzieje? My tak naprawdę nie mamy jednego elementu w tym całym systemie, czyli kontroli następczej. Ponieważ rzeczywiście służba, proszę zobaczyć, w najbardziej skrajnym przypadku może sfabrykować materiały, które posłużą do uzyskania zgody, wyłudzenia zgody od sądu, przeprowadzi sobie tą kontrolę operacyjną, poinformuje prokuratora, że nie znalazła materiałów, które byłyby istotne procesowo i koniec, na tym się kończy. Oczywiście służby mają obowiązek ich zniszczenia i tak dalej, ale wiedzę o człowieku zdążyły pozyskać, prawda? I ten człowiek nie jest o tym informowany. Co więcej, proszę Państwa, miałam przypadek, w którym dowiedział się w inny sposób, no, tak jak nawiasem mówiąc, aktualne tło, i wystąpił do prezesa sądu, którym ta kontrola operacyjna była stosowana, o wyrażenie zgody na zapoznanie się z materiałami, które były przedłożone do wniosku. Sąd odmówił, pisząc, że on nie jest stroną nie był stroną tego postępowania, więc jemu się nie należy. Ja się głęboko nie zgadzam z taką interpretacją, ale pokazuję praktykę. Pokazuje też praktykę. Sąd powołał się na to, że były to materiały objęte klauzulami tajności, że on nie był stroną postępowania o zastosowanie kontroli operacyjnej, więc to tak, był tylko obiektem. Więc to jest, jak mówię, brak kontroli następczej, ta kontrola, jak długo jej nie będziemy mieli, no to tak długo będziemy się co jakiś czas potykać o takie sytuacje. To ja mam jeszcze jedno pytanie, tak? Tak, proszę jeszcze jedno pytanie. Miałem kilka, ale zmodyfikowałem to pytanie po tych odpowiedziach. Mam pytanie związane z tym, że jak wiemy, nie ma sędziów nieomylnych, patrz Izba Dyscyplinarna, nie ma nieomylnych samorządowców, policjantów i tak dalej. Czy jakiś prokurator, czy funkcjonariusz służb specjalnych, powiedzmy CBA, poniósł kiedykolwiek, jakąkolwiek odpowiedzialność za stosowanie nieuzasadnionych czynności operacyjnych? Ja myślę, że to jest pytanie retoryczne, ale prosiłbym o odpowiedź. Czy w historii znacie Państwo taki przypadek, żeby ktoś, robiąc krzywdę komuś nawet, bo wiemy, że takie operacje mogą skrzywdzić wielu ludzi, czy kiedykolwiek ktoś poniósł za to jakąkolwiek odpowiedzialność? Dziękuję. Szanowny Panie Senatorze, na gruncie kontroli operacyjnej ja nie kojarzę takiej sytuacji, natomiast ponieważ pytanie dotyczyło czynności operacyjno-rozpoznawczych szerzej, to na pewno takie sytuacje miały miejsce na gruncie transakcji pozornej, czyli tak zwanej prowokacji. Tam rzeczywiście jakby były takie sprawy, gdzie na ławie oskarżonych siadali funkcjonariusze policji na pewno, pamiętam jedną taką sprawę. Państwo też doskonale pamiętacie na pewno sprawę posłanki Beaty Sawickiej, która się zakończyła uniewinnieniem, natomiast ja nie kojarzę, czy tam jakieś wątki się pojawiły jakby później jakby karne związane jakby z
ostatecznie stwierdzoną nielegalnością tej transakcji pozornej, ale jakby na odcinkach kontroli operacyjnej ja takich akurat spraw nie kojarzę. Znaczy ja może jeszcze uzupełnię, jeszcze kojarzę przypadki, które miały miejsce wtedy, kiedy policjanci stosowali podsłuch bez zgody sądu po prostu. I takie rzeczy się zdarzały i to było, jeżeli to wychodziło na jaw, bo nie wiemy jaka jest skala tego, że nie wychodzi na jaw, jeżeli wychodziły te rzeczy na jaw, to tak. Natomiast wątku pewnie, do którego pan zmierza, czy były przypadki pociągnięcia do odpowiedzialności, że na przykład nadużyto właśnie zaufania sądu, spreparowano jakieś dokumenty i w oparciu o to uzyskano zgodę na stosowanie kontroli operacyjnej. Ja takiego przypadku nie znam. Wydaje mi się, że dowodowo byłoby to wręcz niemożliwe do wykazania, biorąc pod uwagę brak dostępności do materiału, brak mechanizmu kontroli następczej. Tak? Proszę pamiętać o tym, że jeżeli materiały są objęte klauzulą tajności, to sąd może tylko poprosić organ, który jest jego wystawcą o ich możliwość procesowego wykorzystania. Natomiast jeżeli ten organ się nie zgodzi, to no jest procedura, w której może, że tak powiem, dochodzić, ale wymagałoby to bardzo dużej determinacji ze strony sądu, więc takie rzeczy, jeżeli się dzieją, to wyjątkowo. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pan senator Jacek Bury. Proszę państwa, rozumiem na podstawie waszych wypowiedzi, że polskie służby specjalne mogą gromadzić dane, mogą te dane przedstawić sądowi, prokuratorowi. Jeżeli te dane nie uzyskają akceptacji, że są podstawą do jakiegokolwiek dalszego działania, one powinny być zniszczone. Natomiast nie mamy tej kontroli następczej, nie mamy informacji, co służby de facto z tym robią, bo nikt tego nie kontroluje, tak? Dobrze zrozumiałem. Czyli może nie kontroluje tego niezależny zewnętrzny organ. Kontrola wewnętrzna oczywiście na pewno funkcjonuje. Miejmy nadzieję, że funkcjonuje kontrola wewnętrzna. Więc nie mamy kontroli zewnętrznej. Czy państwo jako ludzie badający te kwestie, jako naukowcy, jesteście w posiadaniu informacji, jak tego typu rozwiązania są procedowane i robione w krajach demokratycznych, które trochę bardziej przypominają demokrację niż Polska? Proszę państwa, te rzeczy były wielokrotnie opracowywane, nie, abstrahując od naszych skromnych osób. 2019 rok, raptem 3 lata temu, niepełne 3 lata temu, duży projekt przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, Fundacji Panoptykon Helsińskiej, Fundacji Praw Człowieka, która zakończyła się między innymi opracowaniem, jak usiedlić, jak osiodłać Pegaza, tak. Tam był przedłożony cały pomysł, cały projekt na to między innymi, jak zorganizować tą kontrolę zewnętrzną z szerokim odwołaniem się do przykładów prawnoporównawczych, tutaj głównie krajów Danii, Holandii, o ile pamiętam, Portugalii, Szwecji, Norwegii. No, jakby oczywiście o szczegółach można dyskutować, pewnie to nie ten obecny czas i miejsce, natomiast tak jak mówię, większość, może tak, generalnie stosuje się w innych krajach mechanizmy, które umożliwiają taką zewnętrzną kontrolę. Czyli Polska ma jeszcze trochę do nadrobienia, ścigając dobre standardy cywilizacji zachodniej. Rozumiem, politycy mają co robić w najbliższym czasie w Polsce. Uchwalać lepsze prawo. Dziękuję. Bardzo proszę, senator Sławomir Rybicki. Dziękuję. Szanowni państwo, no, pani profesor mówiła, że trudno wykrywać przestępstwa, nadużycia w przypadku stosowania środków operacyjnych, ale ja zakładam, że praworządność jest taką wartością, która prędzej czy później w Polsce będzie powszechnie szanowana i że być może będzie taki czas, kiedy będzie można sięgnąć do źródeł. Zakładam hipotetycznie, czy jeśli wokół używania Pegasusa niezgodnie z prawem, podkreślam, wytworzyłaby się jakaś grupa, struktura osobowa mająca na celu wykorzystywanie programu do walki politycznej pod przykryciem działalności operacyjnej, służbowej. To czy moglibyśmy takie działanie, taką grupę nazwać strukturą, która w sposób zorganizowany łamie przepisy, czyli grupą przestępczą? Bardzo proszę o odpowiedź. Hipotetycznie, gdyby ktokolwiek uzyskiwał i korzystał z Pegasusa bezprawnie,
to działania takie z pewnością realizowałyby znamiona przestępstwa 267 paragraf 2, czyli nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Gdyby to była grupa zorganizowana, czy to można mówić o grupie przestępczej? To panie senatorze, ja jakby tak od strony hipotetycznej, bo jakby żebyśmy mogli mówić o zorganizowanej grupie przestępczej w rozumieniu prawnym, jest kilka warunków, tak? I jakby tutaj korzystając ze ściągi takiej własnej, powiem tak, nie każda forma współsprawstwa jest grupą, to po pierwsze. Po drugie, grupa musi posiadać zorganizowaną strukturę wewnętrzną, w której istnieje zaakceptowany podział zadań przy dążeniu do realizacji czynów zabronionych. Druga rzecz, którą trzeba byłoby wykazać. Trzy, sprawca musi być gotowy poddać się dyscyplinie, mieć świadomość przynależności do grupy w aspekcie celu i form działania. Cztery, pięć, nie wiem, czy cztery, czy pięć, no mniejsza, ostatni jakby warunek. Muszą istnieć powiązania socjologiczno-psychologiczne, wspólne porozumienie, planowanie przestępstw, podział ról, skoordynowany sposób działania. Dlatego niejednokrotnie mamy uniewinnienia w sprawach o grupę, bo tej grupy nie ma, tylko są poszczególni sprawcy. To jakby tyle od strony prawnej, można by powiedzieć. Dziękuję bardzo. Widzę trzy ostatnie pytania. Jeśli ty chcesz ostatnie. Pan senator Borowski, ja potem jedno małe pytanie i ostatnie pytanie marszałek Morawska-Sanecka. Bardzo proszę, dziękuję. Senator Borowski. Dziękuję bardzo. Pan doktor Fingas tutaj moim zdaniem słusznie odpowiadając na pytanie dotyczące tego, czy można w ogóle używać takiego sprzętu jak Pegasus, odpowiedział, no, że zależy od okoliczności i że jeżeli mamy do czynienia z bardzo groźnymi przestępstwami czy zamiarem podjęcia takich przestępstw, to państwo ma prawo używać tego rodzaju sprzętu. I wobec tego, zgodnie tu z przepisem, który mówił, że trzeba stwierdzić bezskuteczność lub nieprzydatność innych środków, możemy to gradować po prostu w określony sposób. Ale ja chcę powiedzieć, że jest potem następny ustęp, który mówi, że dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania, to jest pierwsze, i następny, że musi być podany rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej. Otóż wydaje mi się, że można wyprowadzić wniosek, że sformułowania rodzaj prowadzonej kontroli oraz miejsce i sposób jej stosowania wymagają, żeby odpowiednia służba, która przedkłada wniosek sędziemu, poinformowała, że będzie używała takiego systemu, bo ten system działa inaczej niż normalne podsłuchy, a chcę powiedzieć, że ustawa później tam w ustępie 12 mówi, przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący usługi elektroniczne są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych, organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez CBA kontroli operacyjnej. Czyli ustawa wiąże działalność tą operacyjną, wiąże z klasycznym podsłuchem, podglądem maili i tak dalej. A tu mamy do czynienia z innym sposobem, więc czy państwa zdaniem zgłaszający wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej Pegasusem czy podobnym urządzeniem, które wchodzi w, że tak powiem, w środek telefonu, czy powinien poinformować we wniosku sędziego, że taką właśnie metodę będzie stosował? To ja pozwolę sobie zacząć. Bardzo dziękuję panie senatorze za to pytanie, bo umożliwi mi to też jakby rozwinięcie tego, jakby do czego nawiązałem wcześniej, bo jakby hipotetyczna możliwość jakby korzystania z oprogramowania szpiegowskiego do zwalczania terroryzmu przykładowo, to jest jakby tutaj odpowiedź twierdząca. Natomiast w konkretnym przypadku, w zależności od tego, jakie mamy funkcjonalności i o jakim programie mówimy, tu mówimy konkretnie o Pegasusie, prawda? Ja już wspomniałem o tym, że uważam, że sędzia żaden by nie dał jakby zgody, wiedząc na przykład, na czym dokładnie ten program polega, czyli jakieś powiedzmy możliwość nadpisywania danych, prawda?
jakby taka inwigilacja wykraczająca poza dotychczas znane nam formy. Natomiast tak, zgadzam się z panem senatorem i taka jest też moja wykładnia jakby tych przepisów, że jakby te fragmenty mówiące o sposobie, o rodzaju, o miejscu kontroli powinny jakby owocować tym, że wniosek odpowiedniej służby powinien zawierać odpowiednie informacje, sędzia powinien o tym wiedzieć, dochodzimy do punktu, kiedy sędzia wie dosyć, żeby to rozstrzygnąć. Natomiast jakby, i tu pewnie pani profesor jakby uzupełni moją wypowiedź, bo pani profesor jakby dość mocno jakby badała te kwestie, w zasadzie chyba nikt nie badał tego, tak jak pani profesor, więc tutaj pozostawię jakby odniesienie się do praktyki, co te wnioski rzeczywiście zawierają i na ile jakby te regulacje ustawowe to gdzieś tam dobrze precyzują. Ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć. Mieliśmy rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku takiej dużej sprawie zainicjowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie rzecznik i również prokurator generalny wnioskowali o to, żeby Trybunał uznał, że przepisy o kontroli operacyjnej nie są wystarczająco precyzyjne i przez to jakby nie mamy kontroli nad proporcjonalnością stosowania jakby tych mechanizmów. I tak naprawdę jakby Trybunał jakby wówczas zaakceptował tą, wydaje się mi osobiście, niewystarczająco precyzyjną jakby regulację ustawową pod warunkiem, że będzie efektywna, a nie fasadowa jakby kontrola sądów, prawda? Czyli jakby Trybunał w 2014 jakby był skłonny przymknąć oko na pewne niedoskonałości tych przepisów o kontroli operacyjnej, bo one są bardzo mocno niedoskonałe w moim jakby odczuciu. Być może celowo one są tak jakby tak dość szeroko napisane, ale jakby Trybunał jakby powiedział jeden istotny warunek, że musi być jakby efektywna kontrola sądowa. Natomiast jakby pozostaje kwestią otwartą, jakby to, o czym pan senator jakby wspomniał, jakby ten związek treściowy między tym przepisem mówiącym o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, a o formach kontroli operacyjnej. Ale jakby tutaj to jest jakby kwestia dyskusyjna, na ile jakby w 2016 roku ustawodawca nowelizował ten przepis, jakby celowo jakby nie zmienił go w tym kierunku, żeby otworzyć się na pewne szersze jakby tutaj formy tej inwigilacji. I tu może postawię kropkę i jakby... Ja tylko jeszcze uzupełniając odpowiedź pana doktora, zwrócę uwagę, że w przypadku korzystania z Pegasusa nie jest potrzebna żaden udział operatora telekomunikacyjnego. To się dzieje kompletnie poza klasycznym modelem, w którym zwracamy się do operatora, żeby prowadzić jakąś kontrolę operacyjną. Mnie chodzi o to, że to jest inne urządzenie. W związku z tym sędzia powinien być poinformowany. A jeżeli nie był informowany, to uważam, że służby popełniły wykroczenie przeciwko prawu. Tutaj odpowiedź na pytanie rzeczywiście jest abstrakcyjnie bardzo trudna. To znaczy na pewno trzeba, jak mówię, mieć możliwość zweryfikowania zarówno materiałów, które zostały przedłożone na uzasadnienie, jak i treści wniosku, jak i ostatecznie treści decyzji sądowej. Dlatego, że to, nad czym my się też zastanawialiśmy, to też pytanie, czy jeżeli było tak, sąd wydając zgodę na zastosowanie kontroli operacyjnej powinien określić, jeżeli nie metodę, bo tego się raczej nigdy nie stosowało, to tak zwane pole eksploatacji w szerokim tego słowa znaczeniu, innymi słowy, czy chodzi o podsłuch, czy chodzi o kontrolę korespondencji, czy chodzi o podsłuch treści przekazywanych za pomocą urządzeń elektronicznych, czy chodzi o podsłuch w pomieszczeniu i tak dalej. Czyli te elementy powinny być zawarte zarówno we wnioskach, jak i w zgodzie. I to tutaj zapewne w największym stopniu w konkretnych sprawach można by było poszukiwać później ewentualnego przekroczenia, bo jeżeli była zgoda na podsłuch, no to ze zgody na podsłuch treści przekazywanych za pomocą środka elektronicznego absolutnie nie wynika z tego możliwość głębszej ingerencji i głębszej penetracji zawartości tego urządzenia. Ale to już mówię, trzeba mieć w każdej konkretnej sprawie zapewne może to inaczej wyglądać. Pani profesor, my nie znamy tych wniosków. Tutaj mnie chodzi o to, o zasadę, jak to powinno wyglądać. Być może kiedyś to poznamy. Więc jak mówię, powinno wyglądać w ten sposób, że powinny być wskazane pola, które mają być przedmiotem kontroli operacyjnej. Sąd powinien zbadać w każdym z tych pól, czy jest spełniona klauzula subsydiarności i ewentualnie dookreślić to w swojej decyzji. Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie. Po pani wypowiedzi, że wówczas, gdy kontrola operacyjna nie przynosi wniosków, które mogą być wykorzystane przez prokuratora, cytuję, sprawa powinna się zakończyć. Oraz powinny być te
efekty tej kontroli tych środków operacyjnych, stosowania tych środków operacyjnych zniszczone. Czy wyobrażacie sobie państwo jakąkolwiek sytuację, że środki uzyskane w wyniku tej kontroli operacyjnej przy braku jakiejkolwiek sprawy, która trafia do sądu, są przekazywane komukolwiek, na przykład mediom? A jeśli nie, jeśli to jest z definicji, cały czas mówimy o modelu, a nie o konkretnej sprawie, jeśli to jest z definicji nielegalne, to co grozi tym, którzy tego się dopuścili? Zgodnie z artykułem 19 ust. 17 ustawy o policji, ona jest sklonowana do innych analogicznych regulacji. Jeżeli ten materiał wytworzony podczas kontroli operacyjnej i zdobyty, no nie jest przekazywany prokuratorowi, uwaga, podlega zniszczeniu niezwłocznie. No jak zawsze wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach, kwestia interpretacji pojęcia niezwłocznie. No niestety jest trochę elastyczna. Żeby nie było wątpliwości, to zarówno chodzi o materiał główny, jak i wszelkie jego kopie, prawda? Tutaj, żeby też nie było jakby w przyszłości takiej ucieczki, że materiał główny się zniszczyło, ale kopia się zachowała. Druga rzecz. Te materiały z założenia i z ustawy, co wynika, one są materiałem niejawnym. W związku z tym niejawnym materiały wytworzone podczas czynności operacyjno-rozpoznawczych tego typu i tak głęboko ingerencyjnych są materiałem niejawnym, czyli wpadamy we wszelkie dalsze konsekwencje dla materiałów niejawnych z tego wynikające. W zależności jaki miały nadany stopień klauzuli, ściśle tajne czy tajne, ich przekazanie osobie nieuprawnionej rodzi odpowiedzialność z artykułu 265 Kodeksu Karnego. Tam jest zagrożenie do 5 lat pozbawienia wolności. Sytuacja się trochę komplikuje w przypadku, kiedy miały klauzule poufne. Wtedy jest odpowiedzialność z artykułu 266. No niemniej jednak w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa. Też chciałam zwrócić uwagę, że i teraz tak, przekazanie materiałów, które są objęte klauzulami niejawności, będzie pociągało za sobą potencjalną możliwość odpowiedzialności karnej, ale co też istotne, bo można się zastanawiać, komu można przekazać te materiały, czy jeżeli ktoś ma z racji zajmowanej funkcji stanowiska uprawnienie dostępu do informacji publicznej, informacji niejawnych, przepraszam, czy tylko i wyłącznie już z tego powodu jest osobą, której można swobodnie przekazywać takie materiały. Otóż było to już przedmiotem orzecznictwa i nie, tutaj sam fakt, że ktoś posiada stosowne certyfikaty albo z racji sprawowanej funkcji, nie oznacza, że może mu być dowolnie przekazywany każdy materiał opatrzony klauzulą tajności. Tylko i wyłącznie, jeżeli on jest osobą, która wykonuje określone czynności teraz w swojej funkcji w tej konkretnej sprawie, w której one zostały wytworzone. Co też trzeba mieć na względzie, ponieważ tego rodzaju kwestia no, też może wpływać jakby na zakres podmiotowy tej odpowiedzialności. No i trzecia sytuacja, która mogłaby się hipotetycznie wydarzyć, to sytuacja, w której ktoś zadecydował o zdjęciu z tych materiałów klauzuli tajności, dlatego że o tym też decyduje jakby wytwórca tych materiałów, prawda, że ten kto jest jej dysponentem. Natomiast w kontekście obowiązku, jeżeli nie są przekazywane prokuratorowi i istnieje ich obowiązek natychmiastowego zniszczenia, no to też sobie nie wyobrażam, że ktoś ich nie niszczy, znosi klauzulę tajności, a potem swobodnie ją przekazuje. Przy czym, jeżeli jeszcze mogę, bo to też z poprzedniego, że tak powiem, kiedy obserwowaliśmy wcześniejsze wypowiedzi naszych poprzedników, no to wiem, że pojawiła się informacja, że bodajże żona pana Brejzy mówiła, że ona o treści SMS-ów jej męża z telewizji ma taką informację, że to zostało przekazane przez prokuraturę, czyli ja rozumiem, że zostało ten materiał jednak przekazany prokuratorowi celem wszczęcia postępowania karnego. Być może prowadzone było postępowanie, proszę pamiętać, w sprawie. Tego nie wiem. Tam była plakietka na tych materiałach, materiały dowodowe. Co może... No więc właśnie, czyli zakładam, że były przekazane prokuratorowi. Proszę sobie wyobrazić, no ten schemat jest możliwy, tak? Zostało wszczęte postępowanie w sprawie
nikomu nie przedstawiono zarzutów, lecz formalnie prokurator też mógł wystąpić o zdjęcie z nich klauzuli tajności, tak? A później wchodzimy już w obręb ustawy o prokuraturze, która od 2018 albo 16 pozwala na dość swobodne przekazywanie przez prokuratora do opinii publicznej, więc zakładam, że taki mechanizm mógł od strony formalnej być zalegalizowany. Dziękuję bardzo. Dla mnie najciekawszy jest ten drugi punkt pani wywodu, to znaczy, że nawet jeśli ktoś ma dostęp do informacji niejawnych do określonego poziomu, to niekoniecznie ma zgodnie z prawem dostęp do wszystkich wytworzonych do tego poziomu informacji, tylko musi być to uzasadnione. Czyli hipotetycznie, gdyby służba specjalna miała agenta, dajmy na to, wśród dziennikarzy, to nie może temu dziennikarzowi przekazać wszystkich informacji objętych i on ma dostęp powiedzmy, poziomu poufne, to nie można mu wszystkich informacji do poziomu poufne przekazać. Dziękuję za tą konstatację. To jeśli panie przewodniczący, mógłbym króciutko jakby jeszcze uzupełnić jakby tą kwestię. W ustawie o ochronie informacji niejawnych mamy jakby taką istotną zasadę. Ta zasada jest określana mianem zasady ograniczonego dostępu. I artykuł 4 tej ustawy mówi o tym, że informacje niejawne mogą być udostępniane wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych. I to jest powiązane też z odpowiednimi jakby tymi certyfikatami bezpieczeństwa. Jakby no oczywiście sytuacja się zmienia, gdy wchodzimy w obszar procesu karnego, bo już wtedy strony mają jakby dostęp do tych materiałów w postępowaniu przygotowawczym za zgodą oczywiście organu prowadzącego. Natomiast jakby tutaj ustawa o informacjach niejawnych jakby przewiduje cały szereg jakby takich bezpieczników, które właśnie mają chronić nas przed tym, żeby teraz te informacje gdzieś krążyły sobie po świecie. Dziękuję. Ostatnie pytanie, pani marszałek Morawska-Stanecka. Pozwolę sobie dwa pytania, bo jeszcze jedna kwestia, która zaintrygowała mnie podczas wysłuchania pana senatora Krzysztofa Brejzy. Otóż on zakładał, że być może było w jego sprawie to postanowienie i kontrola operacyjna, ale to był rok 2019. On się zorientował, że SMS-y, które zostały ściągnięte ze starego telefonu, to były SMS-y z 2014. I teraz jest kwestia, jeżeli sąd wyraża zgodę, nawet jeżeli by to było wszystko lege artis, załóżmy hipotetycznie, to czy wolno robić coś wstecz? To jest moje pierwsze pytanie, ale to za chwilę zadam drugie. To może jakby króciutko. Wydaje się, bo my też dyskutowaliśmy o tej takiej retrospektywności jakby kontroli operacyjnej, bo jakby dotychczasowe formy jakby koncentrowały się na takiej kontroli powiedzmy bieżącej, prawda, czyli chociażby ten podsłuch pozaprocesowy. Jeżeli jakby uznamy za pewne mieszczące się jakby teraz w katalogu tych form kontroli operacyjnej również pewne formy umożliwiające ekstrakcję danych z urządzenia, to zapewne przyszłoby nam uznać, że pewne retrospektywne zdarzenia i tutaj posłużę się znowu takim może przykładem, no trochę sztampowym, ale niech to będzie terroryzm. Zobaczcie państwo, wchodzimy na urządzenie potencjalnego terrorysty i znajdujemy na przykład filmik sprzed 10 lat, gdzie on jakby dokonuje na przykład jakiejś egzekucji, prawda? Więc ja nie wykluczałbym takiej retrospektywności pod warunkiem istnienia całego szeregu bezpieczników, o których już jakby tutaj mówiliśmy. Więc jakby no podobnie jak w postępowaniu karnym, kiedy robimy przeszukanie, prawda, no to jakby robimy to w czasie rzeczywistym, ale no pewne dowody, które znajdziemy, a świadczą o zdarzeniach przeszłych, prawda, to nie mamy problemu z jakby tutaj z wykorzystaniem tych materiałów. Także tak bym jakby co do tej retrospektywności, to tak bym to widział z całym szeregiem zastrzeżeń dotyczących jakby jakości standardu proceduralnego tutaj. Pana najistotniejsze są właśnie te zastrzeżenia, bo akurat senator Brejza trudno go podejrzewać, że był terrorystą. I jeszcze mam jedno pytanie. Czy ma to znaczenie z punktu dopuszczalności stosowania systemów do kontroli operacyjnej, jeżeli te systemy, które mają dostęp do tej informacji, są ulokowane za granicą? I to jest ostatnie moje pytanie. No oczywiście, że tak. I tutaj też... Jeszcze trochę głośniej, bo bliżej mikrofonu. Oczywiście, że tak. I tutaj też pierwszy problem, który się pojawia, to jest problem ochrony informacji niejawnych, tak? Dlatego, że informacją niejawną ogólnie jest wszystko to, co
może wyrządzić szkodę w interesach Rzeczypospolitej Polskiej. One są tam odpowiednio poustawiane w zależności od stopnia klauzuli. Natomiast no, jakby pierwsza rzecz, która pojawia się, kiedy mamy do czynienia z korzystaniem z systemu Pegasus do inwigilacji politycznej, no to rzecz jasna jakby pojawia się jakby pierwszy ten problem, że no, absolutnie chociażby z tego względu ten system tutaj nie powinien znaleźć zastosowania, ponieważ on prowadzi do transferu no jednak informacji, które mogą być istotne z punktu widzenia interesu państwa za granicę. Oczywiście zmieniałaby się sytuacja, gdybyśmy mówili o wykorzystaniu tego urządzenia wtedy, kiedy prowadzimy przy współpracy międzynarodowej z odpowiednimi służbami, nie wiem, rozpracowanie jakiejś grupy terrorystycznej. To jak najbardziej tak. Natomiast we wszystkich innych kwestiach, w których ewidentnie on jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w związku z działalnością podejmowaną, no zwłaszcza jak mówię w tak newralgicznym obszarze jak obszar polityczny, no to ewidentnie mamy do czynienia znowu z ochroną informacji niejawnych i dopuszczenie do sytuacji, kiedy ta informacja niejawna jest transferowana w sposób swobodny poza granicę i tak naprawdę tracimy też kontrolę nad tym, kto do niej ma dostęp i co się z nią dzieje, no to jest dokładnie tak dopuszczenie do ujawnienia informacji niejawnych ponad wszelką wątpliwość. Ja jeszcze tylko celem uzupełnienia, jeśli można o slajd drugi pokazać, to jest fragment dokumentu samej firmy NSO, czyli producenta Pegasusa, która obrazuje w jaki sposób operowane są dane, to jakby w jaki sposób następuje przepływ tych danych, żeby państwo mieli świadomość, jak dochodzi do transferu. Innymi słowy, zostaje zaatakowany telefon pani profesor Kulczyckiej, która siedzi tutaj obok mnie. To nie jest tak, że te dane i ta komunikacja odbywa się pomiędzy jej telefonem tutaj na ulicy Wiejskiej, a siedzibą CBA, czy miejsca, w którym znajduje się ten serwer, ale ta struktura wymiany tych danych została przez firmę NSO zrobiona w taki sposób, że ona przechodzi przez sieć serwerów anonimizujących, które znajdują się na całym świecie. Nie ma osobnej tylko dla Polski infrastruktury przesyłowej tych danych. Jest globalna infrastruktura światowa. Innymi słowy, wszystkie dane, które idą przez ten system, wychodzą poza Polskę. Najzwyczajniej w świecie, a naiwnym trzeba by być, żeby nie założyć i nie twierdzić, że te dane nie trafiają do samego producenta. Znaczy, no tak jest, znaczy to, że luki są w Pegasusie, jakieś backdoory, które umożliwiają izraelskiemu wywiadowi jakby przejęcie tych informacji, to są szeroko komentowane wiadomości, tak? Biorąc pod uwagę, kto jest producentem, jeszcze raz, firma NSO, która w dużej mierze składa się z członków bardzo znanej grupy 8200, bardzo znanej grupy do cyberprzestępczości i zwalczania cyberprzestępczości Armii Izraelskiej, tak? Znaczy, no oczywiście możemy twierdzić, że najlepszy wywiad na świecie nie wykorzystywałby tych danych, które przechodzą przez ich serwery anonimizujące, rozsiane po całym świecie, ale dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To, co pan powiedział, jest bardzo ważne, wręcz kluczowe dla prac komisji również. Ja rozumiem, że jeśli z założenia te dane zbierane przez polskie służby idą na serwer gdzie indziej, związany, jak pan słusznie powiedział, z obcym wywiadem, no to również potencjalnie można by rozważać popełnienie innego przestępstwa, czyli współpracy z innym wywiadem. Dziękuję bardzo. Jeśli można, panie przewodniczący, ja tak króciutko jeszcze jakby odnośnie. Daję panu 30 sekund. Dobrze, będę super szybki. Więc tak, jakby jeżeli chodzi o ochronę informacji niejawnych, mamy z jednej strony ochronę informacji tych fizycznie gromadzonych, czyli kancelarie tajne, ograniczony dostęp. Natomiast jakby ustawa o ochronie informacji niejawnych jakby przewiduje również bezpieczeństwo teleinformatyczne. I to jakby tu zwracamy uwagę Wysokiej Komisji na artykuł 48, który mówi o tym, że systemy teleinformatyczne, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przepis mówi o
tym, że robi to ABW. I tak w naszym gronie dyskutowaliśmy, że no mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że prawdopodobnie jest to system teleinformatyczny, który przetwarza takie informacje. Na pewno jest to system teleinformatyczny, który przetwarza te informacje i z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością możemy stwierdzić, że nie da się tego systemu zbadać, bo nie dostaliśmy kodów źródłowych. No oczywistym jest, że producent nie przekaże nam kodów źródłowych do produktu, który sam sprzedaje, no bo jakby straciłby sens jego sprzedawania. Kody by natychmiast wyciekły i nie musielibyśmy mieć. W związku z tym nie da się przeprowadzić tej akredytacji. Znaczy nie da się realnie sprawdzić, w jaki sposób działa jakiś program, jeżeli nie mamy kodów źródłowych, bo wystarczy zaszycie jakiejś luki i było już wielokrotnie w przypadku narzędzi hakerskich, jak choćby RCS wykorzystywane przez Hacking Team, które sprzedawane były rządom, że po jakimś czasie okazywało się, że one miały backdoory, miały tylne furtki, które umożliwiały przestępcom, które sprzedawały programy rządom, wyciąganie tych danych, które te rządy zbierały z wykorzystaniem tychże programów. Więc bardzo dziękuję. Myślę, że to jest dobra kropka dla naszej półtora godzinnej dyskusji. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że dochodziliśmy w sposób bardzo skrupulatny do wielu wniosków, zwłaszcza w pierwszej części. Natomiast jak już zaczęliśmy dochodzić, to tych wniosków jest niezwykle dużo, łącznie z tymi ostatnimi, o których pan wspomniał. Ja tylko zwrócę uwagę chyba na cztery. Pierwsze podkreślane przez wszystkich z państwa, czyli że de facto w ocenach wniosku służb o użycie kontroli operacyjnej polskie sądy są, i to jest cytat chyba z pani profesor, bezradne. I to jest wniosek bardzo smutny i bardzo fundamentalny dla, powiedziałbym, zasad funkcjonowania państwa polskiego, czyli dla jego ustroju. Po drugie, przedstawiliście państwo postulat aktualizacji katalogu przestępstw, którymi można uzasadnić użycie najbardziej inwazyjnych, pojawiających się w ostatnich latach metod w techniki operacyjnej. Czyli za rozwojem techniki musi iść rozwój regulacji prawnych. Po trzecie, stwierdziliście państwo nie kategorycznie, ale w formule, że jest to wielce prawdopodobne, że materiałów z Pegasusa, obojętnie czy je używano legalnie, czy nie, to jest dyskusja inna, praktycznie nie da się dowodowo użyć w procesie karnym. I że jest to wysoce prawdopodobne, że sąd by ich nie przyjął. Wreszcie po czwarte, i chyba to jest najważniejsze, że już wiemy od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, że przepisy dotyczące tego, w jaki sposób można używać metod techniki operacyjnej i jaka jest nad tym kontrola, nie są wystarczająco precyzyjne i że należy je w prawie polskim doprecyzować. I to jest jeden z głównych celów, pewnie w dalszym w etapie prac komisji, ale jeden z głównych celów zadań postawionych przez Wysoki Senat przed naszą komisją. Do tego będziemy również używać, choć nie wyłącznie, raportu okiełznać Pegaza. Bardzo państwu, pani profesor, panom doktorom dziękuję. To były niezwykle ciekawe półtorej godziny. Bardzo dziękuję członkom komisji. Następne posiedzenie komisji odbędzie się w przyszłą środę, zacznie się o 10:30, a pierwszym gościem będzie również zaatakowany Pegasusem pan mecenas Roman Giertych. Bardzo dziękuję państwu. Zamykam posiedzenie komisji.